Dzisiejszy świat jest szalony, a ludzie się pogubili. Nie wiem, czy kiedyś było inaczej, bo nie żyliśmy w historycznych czasach, ale na pewno warto szukać swojej drogi życia, docierać do prawdy, jakkolwiek nieuchwytna by ona była. A prawda o zdrowiu jest ciągle kontrowersyjna, nieważne w jakiej epoce byśmy żyli. Dzisiaj więc porozmawiamy o zdrowiu, a pomogą mi w tym Agnieszka z Montrealu i Zygi z Teksasu. Witam was kochani. Witam, cześć. Witamy. Mamy ciągle te dylematy, szczególnie w tej chwili, w epoce tej całej pandemii. Kto miał rację, jak się cofniemy do tyłu, czy Pasteur, czy Bechamp? Pierwszego znają wszyscy, drugiego niemal nikt. Wiadomo, pasteryzacja mleka i tak dalej, ale właśnie Pasteur wynalazł tak zwaną teorię zarazków, za którą właściwie jest powszechnie uznany za naukowca, który to zrobił, ale takie chodzą pogłoski, plotki, że tak naprawdę on splagiatował to wszystko z poprzednich prac takiego człowieka, też Francuza, który się nazywał Bechamp. Nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie. Nie będziemy się na tym zastanawiać. W tej chwili zachęcamy ludzi do własnych poszukiwań, jeżeli chcą się o tym dowiedzieć. Ale właśnie ta teoria Bechamp i Pasteura jak gdyby konfrontują się w sporze od tam ponad 150 lat i Bechamp twierdził, że najważniejsza jest droga zabezpieczenia się przed mikroorganizmami w postaci utrzymywania zdrowego organizmu, w którym te złe mikroorganizmy się nie rozwiną. Natomiast Pasteur zabijać wszystko jak leci, rozwalać, dlatego mamy właśnie antybiotyki, innego rodzaju lekarstwa, które niszczą jak bomby wszystko dookoła. Natomiast właśnie Bechamp mówił, że teoria terenu jest najwłaściwsza, bo jeżeli mamy zdrowy organizm, to tak naprawdę żadne choroby się w nim tam nie rozwiną i te podłoże jest najważniejsze. Dlatego mamy właśnie teorię terenu i teorię bakterii. Więc jak myślicie, czy ta walka tych dwóch naukowców, jeden bardzo znany, drugi mniej znany, ciągle jest aktualna w tej chwili? Ja myślę, że tak. Ja tak naprawdę jestem po stronie Bechamp. Może Agnieszka, która, jak ktoś nie wie, jest właśnie w tej chwili w Montrealu, nam odpowie. Właściwie to Agnieszkę wynaleźliśmy jako taką perełkę z Zygim na kilku programach do tyłu, kiedy zadzwoniła do nas, połączyła się i z przyjemnością zaczęliśmy z nią rozmawiać i zrobiliśmy już kilka programów. Zresztą Agnieszka otworzyła swój super kanał, do którego będziemy wrzucę tam link pod spodem, który dotyczy zdrowia, jogi i wszelkiego rodzaju tych tematów, o których dzisiaj też będziemy mówili. Zygi, jak wiecie, jest w Teksasie, w San Antonio, w Teksasie. Tak. I dopowiem, że to, co robi Agnieszka, to robi z pełnym profesjonalizmem. Agnieszko, dziękuję. Agnieszka, co powiesz na temat tych kilku słów, o których wcześniej wspomniał, o Bechamp i Pasteurze z Andy? Słuchajcie, no najpierw może powiem, witajcie panowie, jest mi niezmiernie miło was widzieć, zrobić z wami ten film i mówić na tak fascynujące tematy jak zdrowie, bo jest ono dla mnie chyba najważniejsze w moim życiu i wszystko kręci się w moim życiu wokół zdrowia. To co Andy powiedział, jaka teoria jest prawdziwa, no popatrzmy się może na rezultaty. Jak się patrzymy na rezultaty, to wtedy wiemy, gdzie jest prawda, prawda? A tak z drugiej strony to też, Zygi, bardzo ci dziękuję, to bardzo pasuje, o czym dzisiaj będziemy mówić, do twojego nowego cyklu, czyli rzeczy nie wszystkie są takie, jak myślimy, że są.
Ja bym powiedział nawet, wygląda... że nic nie jest takie, jak myślisz, że jest. Tak. Wiecie, i to jest ciekawe, bo gdy zaczynamy szukać o zdrowiu albo o polityce, to potem odkrywamy na wszystkich płaszczyznach naszego społeczeństwa wszystko to, co w jakiś sposób zostało przed nami ukryte, przekierowana uwaga, zmanipulowane, i tak sprzątamy, sprzątamy, sprzątamy w tych wszystkich teoriach. No ale co w naszym życiu mamy najważniejszego, prawda? Na czym tak naprawdę powinniśmy skupić naszą uwagę? Czy jest coś ważniejszego w naszym życiu jak zdrowie? Ostatni miniony rok chyba nam wszystkim jak najbardziej pokazał tą prawdę, że gdy nie mamy zdrowia, to praktycznie nie mamy nic, bo możemy mieć pieniądze, karierę, super miłość, rodzinę, świetny samochód wyścigowy, no ale nie możemy z tego korzystać, jak nie mamy zdrowia, tak? Ale co my wiemy o tym naszym zdrowiu tak naprawdę? No niewiele. Za to jak sobie, nie wiem, chcemy kupić jakiś samochód, to wiemy o nim wszystko, prawda? Ile ma mocy, jaki ma silnik, ile wyciąga na 200 km, ile sekund. Pójdziemy do kilku sprzedawców, koncesjonerów, zrobimy całe nasze badania wokół tego. Tak, Agnieszka, czy chcesz przez to powiedzieć, że drugim elementem bardzo ważnym jest wiedza? Bo jeśli wiemy wszystko o samochodach, to kupujemy dobry samochód. A jeśli o zdrowiu wiemy niewiele, to? No właśnie, edukujemy się w podstawowych rzeczach materialnych. Na przykład chcemy kupić samochód, wiemy o nim dużo. Chcemy sobie kupić laptopa czy smartfona, my o nim wiemy. Pójdziemy do kilku sprzedawców i się o nim wyedukujemy, zrobimy nasze badania. A jeśli chodzi o zdrowie, to jest taki program w naszym społeczeństwie, że my nic nie wiemy na ten temat, więc musimy oddelegować jak gdyby odpowiedzialność za nasze zdrowie w ręce innych ludzi, tak? Bo my nie mamy tutaj wiedzy. A dlaczego mamy nie mieć wiedzy, mamy nie mieć edukacji w tym, co dla nas jest najważniejsze, jeżeli na przykład mamy je w jakichś tam rzeczach materialnych, które konsumujemy? Bo jeżeli stracimy nasze zdrowie, to polegając na przykład na tym, co mówi nam jedna osoba, która jest tak zwanym autorytetem, bo tutaj jak gdyby to pojęcie autorytetu ma bardzo wysokie znaczenie w naszym społeczeństwie i wszyscy po prostu klapki na oczy i wierzą w to, co mówi autorytet, no bo to jest autorytet, on ma profesory, on ma jakieś tam tytuły naukowe, więc jak on mówi, że ja mam to robić z moim zdrowiem, to znaczy, że ja mam to robić i nie zadaję żadnych pytań, nie kwestionuję, nie krytykuję, nie sprawdzam, nie szukam, bo to jest autorytet. Słuchajcie, to jest program w naszym społeczeństwie, program, który sobie trzeba posprzątać w głowie, no bo jeżeli stanie się jakiś błąd, jeżeli stanie się jakaś krzywda i my stracimy zdrowie, to nie jest coś takiego jak odkupić nowy samochód czy kupić sobie nowego laptopa. Jeśli dochodzi już naprawdę do nieodwracalnych zmian w naszych organach, to my nic nie możemy zrobić i autorytet nam nie pomoże. Pamiętacie, tak, więc podstawą... Pamiętacie taki super wierszek Jana Kochanowskiego? A, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, nie? Ciągle aktualne, ciągle aktualne. Tak, ja bym dodał do tego, Agnieszko, że po kupnie samochodu dokupujemy jeszcze ubezpieczenie, prawda? A do tego serwis i robimy to starannie i bardzo często, prawda? Tak, a zdrowie? Tak. A gdy przepisuje nam się jakieś piguły, żebyśmy je brali, nie kwestionujemy tego. Jest to dla nas zupełnie normalne, bo powiedział to autorytet, tak? Ale to nie autorytet później gryzie ziemię od środka, jeśli naprawdę nam się coś stanie. Więc ponieważ jest to najcenniejsze, to uważam, że naszym podstawowym obowiązkiem powinno być się edukować, kwestionować, poszukiwać i badać to, co nam zostało przepisane. I tutaj właśnie podstawą jest edukacja. My myślimy, że my nie możemy się w tym temacie edukować. Ja uważam, że powinniśmy, bo na przykład ja miałam bardzo dużo problemów związanych ze zdrowiem i nie tylko ze zdrowiem, z moimi emocjami i z pojęciem w ogóle, jak funkcjonuje cały mój mechanizm umysłu i emocji, co nakręcało również moje problemy zdrowotne dodatkowo. I się kręciłam w kółko, latając cały czas po szpitalach, po lekarzach, po specjalistach, po profesorach. I im więcej latałam, tym było gorzej, były większe problemy i gorsze choroby. W pewnym momencie sobie usiadłam na ławce przed szpitalem i powiedziałam dość. Jeżeli ja nie wezmę się za moje zdrowie, jeżeli ja nie wezmę się za moją edukację, to kto to za mnie zrobi? Jeśli ja cały czas deleguję odpowiedzialność za siebie w obce ręce, w ręce autorytetów, to ja nie mam żadnej mocy, ja nie mogę nic zrobić. Kiedy zaczynam się edukować i każdy może to zrobić, to ja mam jakiś wybór, ja mogę coś zrobić, tak?
I to nie jest tak, że my musimy być jakimiś terapeutami, że musimy mieć dyplomy profesorskie. Ja studiowałam różne dziedziny medycyny naturalnej, ponieważ mnie to bardzo interesuje, to jest taki mój konik, ale mam zupełnie inne życie, zupełnie inny zawód, mam swoją rodzinę, kręci się wszystko w innym kierunku, a mimo to mam czas, żeby się edukować co do mojego zdrowia. Oczywiście mnie przychodzi to łatwo, ponieważ mnie to interesuje i to jest moje zainteresowanie, ale uważam, że w naszym społeczeństwie, w naszym interesie każdy powinien mieć jakąś minimalną edukację w sprawie, co wpływa na jego zdrowie i jak może postępować w swoim życiu, żeby dokonywać prozdrowotnych wyborów, bo to jest tylko działa na naszą korzyść, prawda? Nas się tego nie edukuje, nam się o tym nie mówi, ale my możemy to zrobić sami i tu naprawdę nie trzeba mieć dyplomów. Agnieszka, wiesz co, często się mówi, że urodziliśmy się bez obstrukcji. Tak, bez, dokładnie, bez instrukcji obsługi. Instrukcji obsługi. We wszystkim. Ale ja tak nie sądzę. Oczywiście nikt nam nie dał, jak urodziliśmy się, jakieś książeczki, okej, teraz masz żyć tak i tak, ale nasze ciało ma wbudowane mechanizmy naturalne, które nam cały czas podpowiadają, jak mamy żyć, ale my je łamiemy. My je łamiemy i to społeczeństwo, w którym żyjemy, doprowadza nas do tego, że bardzo łatwo możemy odejść od tej naturalnej instrukcji obsługi naszego ciała i wtedy wpadamy właśnie w choroby chroniczne, w inne. Ale wiesz, Andy, czy mamy się dziwić, skoro słuchajcie, nasze media, nasze społeczeństwo mówi nam o tym, że my jesteśmy zewsząd atakowani, że żyjemy na wojnie z życiem, czyli zewsząd atakują nas wirusy, bakterie, patogeny, jesteśmy nimi naszpikowani z zewnątrz, co mamy robić? Czy to naprawdę tak jest? Czy tutaj, ignorancja. Bo to jest chyba ignorancja, prawda? Ignorancja, czy to nie jest pierwszy stopień do odkrywania tej wiedzy? Wiedza jest bogactwem. Jest większym bogactwem niż posiadanie pieniędzy i robienie majątków, bo ja znam nie jednego bogatego, który chodził po największych autorytetach i dzisiaj niestety nie odzyskał swojego zdrowia. A ja odzyskałam moje zdrowie w bardzo poważnych 3 chorobach chronicznych i ci ludzie, którzy zdobyli tą wiedzę i zaczęli się edukować i postępować inaczej, wyszli z najgorszych chorób, włącznie śmiertelnych i nieuleczalnych. Więc gdzieś jest problem. Jest ignorancja, jest dezinformacja, jest odwracanie uwagi po to, żeby nasze społeczeństwo nie było naprawdę zdrowe. Dlaczego? Gdzie tak naprawdę leży problem? Popatrzmy się nawet na historię naszej ludzkości. Mhm. Na przykład zaczęło się od Isaaca Newtona. Mhm. Fizyka newtonowska, prawda? Fizyka materii. Okay. Co to prowokuje? Że odsyłamy i walczymy z fizyką kwantową. Dobrze, czyli jesteśmy ciałem materialnym, jesteśmy żywym mięsem i liczy się tylko materia. Co mamy dalej? Dalej mamy Darwina, tak? Pojawia się teoria ewolucji, czyli wszystko ewoluuje w konkurencji i przez przypadek. No tak. Mhm. A co w takim razie z inteligencją wszechświata i intencjonalnością, która się kryje za tą kreacją? Znowu odcięcie. No i w końcu pojawia się, prawda, nasz Ludwik Pasteur, Louis Pasteur. Ja lubię ich nazywać polskimi imionami, bo znam francuski, także no właśnie. Mi to czyli, wychodzi. Czyli, a powiedz tak, jak powinno się powiedzieć te nazwisko poprawnie. Louis Pasteur. Pasteur? Louis Pasteur. Louis Pasteur, tak. A jak, czyli pojawia się... Antoś, okej. No właśnie, i co się pojawia z Louisem Pasteurem? Tam jest to pogromca niewidzialnych drapieżników, tak? I na bazie tak zwanych jego badań, żeśmy dali podwaliny do współczesnej medycyny, która oparta jest na teorii chorób, które powstają na zasadzie zakażeń i biorą się z zewnętrznych
jakichś intruzów, którymi są patogeny, bakterie, wirusy, grzyby i tak dalej, tak? To daje możliwość radzenia sobie z tymi patogenami w sposób wybiórczy za pomocą różnych medykamentów, tak? Antybiotyki, szczypawki i tak dalej. No jest to bardzo praktyczne rozwiązanie dla pewnych grup interesów i daje to taką medycynę, która jest oparta na korzyści. A kiedy mamy jakiś serwis i medycynę szczególnie opartą na korzyści, no to jesteśmy w konflikcie interesów. Prawda? I tu się pojawia trochę problem. Te trzy przykłady, które wam dałam, to są przykłady, które pokazują, że w jakiś sposób zostaliśmy odcięci od wiedzy, odcięci od natury, wrzuceni w czysty materializm, wrzuceni w taką sytuację, że my nie mamy żadnej mocy, że jesteśmy ofiarami i jesteśmy zależni od czynników zewnętrznych i jesteśmy tylko materialnym kawałkiem mięsa i na nic nie mamy wpływu. No i mnie się wydaje, że to nie jest prawdą, prawda? Jak myślicie? O, ja tak czuję. Nie musisz, wiesz, no. Na pewno nie jest prawdą. Na pewno. Koniec XIX wieku i początek XX to udowodnił, kiedy fizyka kwantowa tak naprawdę zaistniała. I to już jest przeszłość. My o tym wiemy, że fizyka kwantowa zaczęła nam tłumaczyć świat ducha tak naprawdę. Energii, które są mniej lub bardziej skondensowane. No i ta nasza materia nie istnieje. Materia jest tylko i wyłącznie bardziej skondensowaną energią, ale możemy iść pójść dalej. Ja zrobiłem kilka wideo na ten temat. Ja sądzę nawet, że nawet energia nie istnieje, tylko świadomość, która jest bardziej lub mniej też wibrująca, skondensowana. Dużo by na ten temat mówić, to nie jest czas w tej chwili, ale masz rację, wszystko jest połączone. Nie jesteśmy samochodem, w którym można wymienić gaźnik i wszystko będzie już działało. Niestety, to jest cały mechanizm połączony właśnie na wielu strukturach, na wielu poziomach i te poziomy duchowe, energetyczne są ważniejsze, bo tam się zaczynają wszystkie problemy, a pojawiają się już w kwestii materialnej na samym końcu, kiedy ten problem pojawia się na tej skórze, tak, na tej strukturze zewnętrznej. Na płaszczyźnie fizycznej. Właśnie. Słuchajcie, ale to spróbujmy do tego dojść. Dlaczego? Bo skoro pojawiła się najważniejsze teorie fizyki kwantowej, to bardzo łatwo byłoby na bazie tego zrozumieć, że życie to też fizyka, a skoro kwantowa, no to co z materią w tym życiu? A tutaj tak nie jest. Czyli co się stało, że tak nie jest, Agnieszko? No w pewnym momencie nasza historia zaczęła nabierać takich zakrętów, co doprowadziło po prostu do takich rewolucji przemysłowych i technologicznych, co z kolei odcięło nas od naszej natury, od naszej prawdziwej natury i od kontaktu z naturą, wmawiając nam, że jesteśmy tylko ciałem fizycznym, ale nasza istota nie składa się tylko z ciała fizycznego. Mamy inne ciała, jak na przykład... Czy to jest tylko walka różnych teorii, czy też tutaj wchodzą w grę inne czynniki, na przykład biznesowe? No na pewno. Cała nasza współczesna cywilizacja jest oparta na korzyści. Pokażcie mi chociaż jeden poziom naszej cywilizacji, w której nie chodzi o korzyść. Zaczyna się to chociażby od energetyki, prawda? Nasze pierwsze niewolnictwo, pierwsze uzależnienie jest energetyczne. Jak zaczynamy od energetyki, to potem to idzie na każdą płaszczyznę i po prostu to bardzo proste jest, kiedy człowiek zaczyna się interesować zdrowiem, to jakby nagle odkrywa całą górę lodową, bo pod płaszczyzną tego, że coś nie jest tak w naszym systemie medycyny i zdrowia, pod tą płaszczyzną są kolejne problemy, które musimy właśnie w nich sprzątać, dalej się edukować i nabrać takiej autonomii i odzyskać naszą moc. I my to możemy zrobić, ale możemy to zrobić tylko z tego poziomu, że weźmiemy sami odpowiedzialność za siebie i weźmiemy naszą moc. Bo jeżeli jesteśmy ofiarą, to my nie mamy wyboru, my nic nie możemy zrobić, bo to są jakieś tam patogeny zewnętrzne, bo to jest tylko ciało fizyczne, bo ja nie mam wpływu, bo to są tylko geny, tak? Ale jeżeli ja rozumiem, że ja nie jestem tylko tym ciałem fizycznym, że ja nie żyję tylko w materii, że ja nie jestem żadną ofiarą i że to nie zależy od czynników zewnętrznych, tylko tak naprawdę też ode mnie, a nawet od mojego postrzegania danej rzeczywistości, no to ja przyjmuję moc i ja mam wybór i teraz mogę kreować tymi wyborami, wziąć odpowiedzialność za siebie i odzyskać całkowicie moje zdrowie, a nawet mieć wspaniałe życie. I
nawiązaliśmy do Louis Pastera, więc ty mówiłeś o Antosiu Béchon i ja może dokończę, jaka była różnica między tym Ludwikiem i Antosiem. Więc Antoś twierdził, że problemem nie są jakieś tam patogeny czy zarazki, to nie od nich pojawia się choroba, tylko one są skutkiem choroby. I ta choroba pojawia się w niewłaściwym, tak jak ty powiedziałeś, organizmie, czyli zależą od środowiska. Teraz my w tym momencie wiemy, że wszystkie choroby i wszystkie problemy chorobotwórcze zależą od środowiska, w jakim my żyjemy i co się składa też na to środowisko, a nie od zarazków. I tutaj też możemy... Przepraszam, ale czy to znaczy, że patogeny są zarazki, bakterie odpadem po chorobie? Tak by to wynikało z tego, tak? Nie. One są ekosystemem w chorobie. Nie, słuchajcie, słuchajcie, ja zrobiłem kilka filmów na ten temat, jak tam się cofniecie na moim kanale, to właśnie między innymi jeden poświęciłem na temat tego sporu Béchon, Antosia Béchon i Pastera. My musimy żyć z bakteriami i wirusami, z innymi. One są w nas. Bez nich byśmy padli, bez bakterii nie żylibyśmy. Kilka dni i nas nie ma, byśmy umarli, dlatego że gdyby chciały nas wykończyć bakterie i wirusy, to zrobiłyby to w jednym momencie. To jest jeden wielki homeostatyczny system, w którym musimy funkcjonować i nie mamy na to wpływu. Tak naprawdę nie możemy wysprejować, zabić antybiotykami wszystkich bakterii, bo wtedy po prostu cały ten system pada. Ktoś, jeżeli ja nie mogę sobie wyobrazić, że poważni lekarze, profesorowie nadal myślą kategoriami Pastera. To jest w ogóle nie do... To jest chore. To jest chore. Do tej pory, po tylu latach... Ja sądzę, że ta nowoczesna medycyna, o której nie wiemy, o której ten poziom, do którego nie docieramy, a ona jest, to wiadomo, gdzie leczy się zupełnie nowymi metodami, ona już to nie wierzy, ale nam pozostają te ochłapy, te sprzed 150 lat i ciągle, tak. Ciągle nam się to wciska, dlatego ta medycyna akademicka jest może dobra tylko do pewnego stopnia, wtedy kiedy musimy mieć szybką interwencję, jakiś tam wypadek, mamy połamane ręce i tak dalej, żeby podtrzymać nas przy życiu, ale chroniczne choroby, zapomnijmy, że cokolwiek nie nam pomogą. Nie ma szans. Dlatego ta cała batalia o zarazki kompletnie wychodzi w kosmos w tej chwili. Dla mnie to nie istnieje. Ja się w ogóle nie przejmuję żadnymi bakteriami, wirusami. Tak naprawdę to ja cieszę się, że wszystkie bakterie, które we mnie mieszkają i żyją, mają dobrze się i pomagają mi. Ja stwarzam im... My jesteśmy mieszkaniem dla tych bakterii, wirusów, grzybów, które tak naprawdę nam... z nami współdziałają. Jeżeli mamy odpowiedni teren, tak to jak mówił Antoś, środowisko, czyli teoria terenu, no to wtedy żyje wszystko w homeostazie i się rozwija elegancko. Wyobraźcie sobie, tak. że mamy dom albo jakiś tam budynek mieszkalny i nasze ciało jest tymi ścianami podporowymi, podłogami, sufitami, a w środku mieszkają bakterie. I one, jeżeli są szczęśliwe, że tam wszystko jest fajnie, woda dopływa, mają ogrzewanie, mają jest wszystko odpowiednie, no to współdziałają z nami i świat posuwa się do przodu. Jeżeli coś nie działa, nie mamy niedowodniony organizm, czy też no, jest im zimno, czy nie mają odpowiedniego zabezpieczenia i tak dalej, no w tym momencie zaczynają się problemy, zaczynają się buntować i na tym to polega. To tak prymitywny sposób tłumaczenia, ja wiem, ale... Bardzo gładko przyszedłeś do tego, na czym Agnieszka skończyła, czyli Béchon i jego teorię. Tak, i to jest świetne, bo musimy zrozumieć, to jest może skup dla niektórych, my się tak boimy tych wszystkich zarazków i myślimy, że my, nasze ciało jest zbudowane z komórek. Ale nasze ciało jest tak zbudowane z komórek, ale tam nie pamiętam ile, ale 300 tysięcy razy jest więcej u nas mikroorganizmów, z których składa się nasze ciało, niż komórek. I teraz właśnie równowaga między tymi mikroorganizmami w naszym organizmie, dla którego dla nich to jest teren, to zadecyduje, jak one będą miały kontrolę. I w pewnym momencie może po prostu
jeśli jest coś zaburzonego w tym środowisku, kontrolę nad organizmem mogą przejąć jakieś inne mikroorganizmy, ale tylko po to, żeby pomóc powrócić do równowagi, do homeostazy, a my jako istota, która jest tym organizmem, mamy pomóc w stworzeniu tych dobrych warunków, przestać przeszkadzać, a zacząć wspomagać, żeby ten proces po prostu nastąpił. Tak? Tutaj jak mówiliśmy o Antosiu i o Ludwiku, no to my mówiliśmy o zarazkach, ale to samo jest z genami, prawda? Zygi, ty chciałeś coś nawiązać do genów, prawda? No właśnie, bo wiesz, jak przygotowywałem się do rozmowy z tobą, to przypomniało mi się, że przecież tak wspaniale na ten temat mówi o swoich odkryciach, bo to są jego odkrycia, Bruce Lipton. Ja proponuję, żebyście spróbowali sobie poszukać, jest kilka audycji po polsku z Bruce'em Liptonem, ale szczególnie ciekawa, ona jest pod tytułem, nie pamiętam teraz... Ja mam ją, ja mogę ją pokazać, ja mogę ją pokazać. No pokaż. Andy na pewno wam poda link do tej audycji i pokażę kawałek. Bruce Lipton odkrył jedną rzecz, kiedy próbował udowodnić, że to geny zarządzają naszym życiem, to odkrył wręcz coś przeciwnego, że to środowisko rządzi naszym życiem i może zmienić naszą genetykę. Czyli, jest zupełnie odwrotnie niż mówi dzisiaj nasz świat medyczny, prawda? No, a więc to my mamy i my jesteśmy panami życia, a nie życie rządzi nami. I stworzył nową formę patrzenia na genetykę, która się nazywa epigenetyka. Czyli, tak, epigenetyka. Ponad genetykę. Mm-hmm. Oczywiście na normalne formy czyli naukowe życie? Nie akceptują epigenetyki jeszcze, ale jest to tak ładnie wytłumaczone przez Bruce'a. Bruce Lipton w ogóle w 60-tych latach to zaczął. Zaczął pracować nad komórkami macierzystymi. I właśnie doszedł do tego wniosku, że środowisko tak naprawdę wpływa na nasze geny, nie? Ale... Tak, to był zupełny przypadek, kiedy w laboratorium odkrył po kilku dniach przerwy, że środowisko zmieniło jego szalki Petriego. To, co było na nich. Mam ten film właśnie w tej chwili. Mogę kawałek puścić tego filmu. Chcecie? Nie? Tak? Pewnie. Proszę. Jasne. Okej, no to już go puszczam. Okay. Cześć, jestem Bruce Lipton, autor bestsellerów takich jak Biologia Przekonania, Spontaniczna Ewolucja i Efekt Miesiąca Miodowego. W tym filmie chciałbym powiedzieć wam o upodmiotawiających informacjach, które będę przekazywał w moim kursie zwanym Biologia Przekonania. Informacje w tym kursie internetowym są oparte na prowadzonej przeze mnie pracy naukowej poprzez badania i wykłady. Uzyskałem doktorat na Uniwersytecie Virginii, gdzie klonowałem komórki macierzyste już w 1968 roku. Te cudowne informacje uzyskane w eksperymentach do tych badań ostatecznie zaprowadziły mnie do Akademii Medycznej Uniwersytetu Stanforda, gdzie byłem naukowcem, znów badającym naturę tego, jak komórki reagują na środowisko. W mych badaniach klonowania komórek macierzystych zdałem sobie sprawę z czegoś zupełnie niesamowitego, ponieważ w tamtym czasie nauczałem studentów medycyny koncepcji determinantów genetycznych. Poglądu, że geny kontrolują nasze życie. Jednakże w mych badaniach laboratoryjnych o szok przyprawiło mnie odkrycie, że komórki nie są tak naprawdę kontrolowane przez geny, lecz są tak naprawdę kontrolowane przez środowisko, w którym żyją. Informacja ta była tak upodmiotawiająca, ponieważ ostatecznie odkrywa, że nie jesteśmy ofiarami naszego dziedzictwa, lecz mamy okazję zmienić naszą biologię i tak naprawdę zmienić naszą aktywność genetyczną. Przez samo to, jak żyjemy w środowisku i jak postrzegamy to środowisko. Kiedy zacząłem uświadamiać sobie te implikacje tego badania i jaką potęgą dysponujemy... To praktycznie nam wystarczy. Kwintesencja. Kwintesencja, tak jest to. Ja umieszczę link do tego filmu, także ludzie będą mogli sobie pooglądać, jak będą chcieli, oczywiście. Tak, Bruce Lipton to jest gigant. To jest gigant niedoceniany tak naprawdę na świecie naukowym. Go tam wyśmiano, ale my z naszej strony... My się edukujemy. Tak, inaczej na to patrzymy. Ja Bruce'a Liptona obserwuję już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Także super wspaniały człowiek, polecamy jego książki, filmy. Super. Czyli według niego DNA nie jest nasze życie nie jest kontrolowane przez DNA. Nie jest determinowane. Przez środowisko. Tak, nie, tylko przez środowisko, ale głównie przez chemię tego środowiska.
Jeśli ja kontroluję środowisko, to ja wpływam na zdrowie, a nawet mogę wpłynąć na moje geny. Mogę też kontrolować interpretację, jaką mam tego środowiska. I my możemy sobie teraz geny zobaczyć, jak ty mówiłeś, Andy, o tym domu, że nasz genom i to, co my myślimy, że dziedziczymy, to jest taki plan naszego domu, ale to od nas zależy, jak my w tym domu będziemy mieszkać. Jak sobie pomalujemy ściany, czy tam będzie czysto, czy będzie światło, czy będzie czyste powietrze. To zależy od stylu naszego życia. A Bruce Lipton idzie jeszcze dalej, bo on mówi, jak możemy wpłynąć na chemię naszego organizmu, która zdeterminuje również geny. I tutaj on nam tłumaczy, że na przykład myśl czy uczucia są takim sygnałem dla naszego mózgu, pod wpływem którego on wyrzuci do organizmu dany typ chemii. I na przykład jeśli mamy myśli przyjemne i pozytywne, no to mózg zaraz da sygnał do produkcji hormonów szczęścia i wtedy w naszym metabolizmie wszystkie procesy zachodzą tak harmonijnie i jesteśmy wtedy naprawdę zdrowi i wszystko funkcjonuje prawidłowo. I wtedy mamy też dobre środowisko dla naszych genów, tak? A jeżeli na przykład mamy jakieś negatywne myśli i odczucia i emocje, wtedy mózg dostaje taki impuls i on produkuje adekwatną do tego chemię w naszym organizmie, wypuszcza adekwatne hormony, no i wtedy dochodzi do zaburzeń w naszym organizmie, jeżeli na przykład jest dużo hormonów stresu, tak? Więc to nie zależy od tego, że ja dziedziczę jakieś geny, owszem, ja mam jakieś predyspozycje genetyczne, ale to, czy one zostaną uaktywnione, czy pozostaną uśpione, zależy naprawdę od mojego stylu życia i od postrzegania środowiska, nawet w którym postawy. Ja się znajduję. Nie tylko od samego tak środowiska, od mojego nastawienia. Więc możemy nauczyć się nastawienia. Tak? No to jest rewolucja tak naprawdę. To Bruce Lipton wprowadził rewolucję w tym względzie. Ja się z nim w 100% zgadzam. Przeczytałem jego książkę Biology of Belief. Zresztą jest mnóstwo filmów na ten temat. Biologia wierzeń. No i tu właśnie widzicie, mamy taki rozdział, taki podział, prawda, między naszą medycyną akademicką, która tak naprawdę jest medycyną chorób i traktuje nas jako fragmenty. Jako przedmioty. Tak, i traktuje nasze ciało jako fragmenty, podzielona, tak. I bazuje się na mikrobach, a mamy też medycynę bardzo starą, medycynę komplementarną, od której nas odcięto i ona bazuje na całym naszym środowisku, na całym naszym ustroju, na naszym organizmie, prawda? I tak jak ty, Andy, powiedziałeś, każda medycyna ma swoje miejsce, no bo medycyna akademicka to jest nasza nauka i technologia, która nam niejednokrotnie ratuje życie, bo robimy wspaniałe rzeczy, jak ktoś ma wypadek, złamie sobie nogę, są problemy z porodem, no to z medycyną naturalną być może nie mielibyśmy aż takich dobrych rezultatów, obawiam się, że nie, ale tu ta technologia i nauka nam pomaga. Problem pojawia się wtedy, kiedy wchodzimy w naszym społeczeństwie często w przesadę, tak? Nie robimy czegoś takiego w równowadze, integralnie, tylko przesadzamy i robimy miejsce jak taką religię, że jest tylko ta prawda i jedyna prawda, a cała reszta, która nie jest tą medycyną, to jest jedno wielkie zło i tak się na przykład w Stanach Zjednoczonych przez bardzo długo tępiło chiropraktyków, a oni mieli doskonałe rezultaty, tak? A na przykład medycyna naturalna i naturopaci no świetnie sobie radzą z problemami chronicznymi, w których medycyna akademicka ma naprawdę zerowe rezultaty. To jest porażka, jest coraz gorzej. Od 100 lat jest jeszcze gorzej niż było, odkąd jest tego typu nastawienie na medycynę. I tego nie rozumiem, bo w medycynie naturalnej no, uleczalność chorób chronicznych jest praktycznie 90%. Więc jaki znowu mamy program w głowie, że my chodzimy tylko używać medycyny akademickiej, która ma 2% uleczalności na przykład nowotworów i chorób chronicznych i nie przyjdzie nam do głowy, żeby popatrzeć na medycynę naturalną, czy naturopatię, czy jakikolwiek inny rodzaj medycyny komplementarnej, która jest właśnie medycyną środowiskową i wpływa na całe środowisko i edukuje pacjenta, żeby on zmienił swój styl życia na prozdrowotny i stworzył warunki do tego, żeby naturalne mechanizmy samouzdrowienia i samouleczenia zostały spełnione przez organizm, to dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego my nie pójdziemy? Bo co? Bo nie mówi się o tym w telewizji? No ale to jest to, co mamy najcenniejszego. Jeżeli są takie rezultaty, słuchajcie, no
Na przykład we Francji jest taka naturopatka, ona ma dzisiaj 90 lat, nazywa się Irène Grosjean i ona współpracuje z lekarzem, który jest tam chemioterapeutą, onkologiem i oni razem współpracują. Pracują razem, jeżeli jedno drugiemu wysyła pacjentów i oni robią tak zwaną medycynę integralną, że kiedy trzeba używają chemii, krótkotrwało, a resztę ona robi już ze swoimi pacjentami, pracując z nimi na terenie. To jest naturopatka, która jest witarianką, ona je tylko surowo i robi terapię sokami, wpływa na wszystkie filary zdrowia, ale tych dwoje ludzi pracując we dwoje, oni mają 99% uleczalności nowotworów. Proszę. Ale wiesz nikt co? Nikogo nie wyleczy, ani lek, ani żadne lekarstwo. My możemy uleczyć się sami, a zrobi to nasze ciało, inteligencja naszego ciała. Od tej wiedzy my zostaliśmy po prostu odcięci. Wiecie, a w moim idealnym świecie właśnie chirurg powinien pracować z naturopatą. Wtedy wiecie, dlaczego tak się dzieje? Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo ego systemu przerzuca się na ego lekarzy, profesorów, doktorów jakichś. Oni sobie nie wyobrażają tego, że to, co zostało im wstrzyknięte do mózgu jako schematy systemu, można poza to wyjść. Wyobraźcie sobie, dużo jest takich ludzi na świecie, którzy właśnie potrafią pokazać drogę do nieuleczalnych chorób, które można uleczyć, ale lekarze w ogóle nawet nie zwracają na to uwagi, nawet jeżeli mają dowody na to, że coś takiego się stało. Mamy w Polsce naszego Jurka Ziębę, który robi niesamowitą pracę, bo pokazuje nam tyle informacji, że można coś zrobić, ale lekarze tego nie wykorzystują. Muszę wtrącić i obronić lekarzy, bo muszę powiedzieć o moim przyjacielu z San Antonio, Robercie, który jest nefrologiem. On ma swoją klinikę nefrologiczną i w zeszłym roku, słuchajcie, dokonał rewolucji. Nie tylko w swojej klinice, ale w swoim myśleniu i podejściu do leczenia, ponieważ Robert ma długą praktykę i leczył dotychczas tradycyjnie, czyli nietradycyjnie, czyli farmakologicznie. I w zeszłym roku po rozmowach, pewnie miałem jakiś mały wpływ też na to, doszedł do wniosku, że otwiera produkcję kwasów, zakwasów, zup i zaczyna leczyć naturalnie. Ja mówię, Robert, ale nie będziesz miał z tego biznesu, dlatego że słuchaj, nie dostaniesz zwrotu za leczenie. Mam to w nosie. Chcę leczyć i uzdrawiać, a nie robić tylko biznes. Więc jeśli mnie słucha, to naprawdę szacunek dla ciebie, Robert. Tak. Takich lekarzy pozdrawiamy i szacunek. Tak. Ale wyobraźcie sobie, ja coś takiego zauważyłem, że starsi lekarze, którzy praktycznie już tam są przed emeryturą, olewają wszystko. Oni idą po schematach, ktoś jest chory, przychodzi do nich, tabletki i out. Chorujesz, sorry. Szpital. Nie chcą się już edukować, nie robią żadnych postępów, żyją do tyłu w tym czasie, kiedy tam czegoś się nauczyli i są tacy właśnie sztywni, schematyczni. Natomiast nowi, którzy w tej chwili kończą akademię, są kompletnie ogłupieni, jeszcze bardziej, mają dużą wiedzę, ale fragmentaryczną. Tak, i nie wychodzą kompletnie poza tą wiedzę, chociaż są dowody na to, że trzeba wyjść, trzeba leczyć. Ja generalizuję oczywiście. Ale robi system, dlatego że system nie pozwala wyjść poza te schematy. Dlatego nawet jeżeli ja nie uznaję żadnych autorytetów, nie kompletnie. Dokładnie. Kompletnie ganię takich lekarzy, którzy powinni nieść nam zdrowie, przynosić nam zdrowie, dbać o nas, a oni tak naprawdę to olewają, po prostu olewają i idą po nauczonych schematach, które okazuje się, że wiemy w tej chwili, że nie działają. One nie działają, więc trzeba to do cholery zmienić. W końcu trzeba odwrócić ten proces. Ale kto to ma zrobić? To właśnie oni muszą to zrobić. Ci, którzy się wyuczyli, którzy mają wiedzę, którzy mają potencjał, mają te papiery, które mogą pozwolić im na to, że mogą leczyć ludzi
legalnie, nie? Ale wiesz, Andy, to już ustaliliśmy, że najważniejsza rzecz w naszym życiu, czyli nasze życie jest w naszych rękach. I dlatego tak, dzisiaj... to my możemy zrobić. Ja wiem, my możemy to zrobić, oczywiście, ale jeżeli będziemy mieli poważne problemy, jesteśmy słabi, jesteśmy chorzy i tak, nie potrafimy sobie poradzić z jakimś problemem, wtedy większość ludzi uda się do normalnego lekarza o pomoc. My w tej chwili rozmawiamy prawdopodobnie do bardzo małej garstki ludzi, która dba o siebie, która dba o dietę, wie o co chodzi, natomiast reszta chce jednej tabletki, chce jednego dotknięcia, pójdzie do lekarza, lekarz mu tam daje jeden zastrzyk i już tak, jestem zdrowy. Rację. To tak nie działa, nie? A lekarze nie wyprowadzają ludzi z tego paradygmatu, trzymają ich w tym paradygmacie, czyli nie zależy im, moim zdaniem, jeżeli tak podchodzi się do tematu, to lekarzom nie zależy na zdrowiu pacjentów. To jest tylko w chmurkach. Cała, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale to co się wytworzyło w tej całej strukturze lekarskiej, nie nadaje się do dalszej drogi funkcjonowania, dlatego że no, prowadzi nas tak jak samochód bez kierowcy w mur, nie? Do impasu. Tak. Agnieszko, a tak na marginesie mam zrodziła mi się taka myśl. Czy zatem każda choroba jest uleczalna? Naturopaci i wszyscy terapeuci medycyny komplementarnej twierdzą jednogłośnie, że każda choroba jest uleczalna, aczkolwiek nie każdy człowiek. O! Dlaczego? Dlaczego nie każdy człowiek? Ja wam to zaraz rozwiń wytłumaczę. Tą myśl. Może zaraz to wytłumaczę. Może nawiążę najpierw do lekarzy, no bo oni faktycznie dzisiaj, większość lekarzy niestety jest takimi sprzedawcami leków i już nie dbają o nasze zdrowie. Ale na przykład ja z mojego doświadczenia, jak przychodzę do nich już z wiedzą i z nastawieniem i podjętą decyzją, że ja chcę sobie poradzić z chorobą chroniczną, to taki kontakt z lekarzem daje mi duże poczucie bezpieczeństwa, bo po prostu w tym procesie zdrowienia jestem monitorowana i wiem, że wszystko się dobrze dzieje, co mi pozwala po prostu kontynuować Masz partnera, prawda? Tak, mam partnera i ja mam to szczęście, że trafiłam zawsze na lekarzy, którzy byli no super ze mną, lubili mnie, lubili moje podejście i byli bardzo otwarci, nie byli jacyś tam bardzo systemowi. Na systemowych też trafiłam, więc to była porażka, więc długo ze sobą nie rozmawialiśmy, tylko machnęliśmy ręką i poszliśmy każdy w swoją stronę, tak? No dobrze. Dlaczego tak twierdzą naturopaci, że każda choroba jest uleczalna? No bo każda choroba jest uleczalna. Nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak choroba. Ale bardziej mnie interesuje druga część twojego zdania. Ale nie każdy człowiek. Zaraz ci nawiążę. Może powiem o tym, że wiecie co, tak naprawdę to my nie wiemy dokładnie, jak funkcjonuje nasze ciało. My bardzo mało wiemy o tym, jak funkcjonuje nasz organizm i wszystkie zależności we wszystkich naszych ciałach, prawda? I wiemy, że inteligencja naszego ciała jest tak ogromna, jak na skalę praktycznie inteligencji wszechświata. Więc nasze ciało jest bardzo inteligentne. Na sekundę zachodzi tyle procesów w naszym organizmie, że to jest jakaś niezliczona suma tych procesów, więc my wiemy może tylko 10% o tym, jak funkcjonuje nasze ciało i cały czas się kłócimy, kto wie lepiej, czy stara medycyna, czy nowa medycyna. Tak? A tu nie chodzi o to, żeby się kłócić, tylko o to, żeby patrzeć się na rezultaty. I to, co mówiłam, naturopaci, oni mówią, że każda choroba jest uleczalna i oni są w stanie uleczyć praktycznie 90% chorób nieuleczalnych, ale nie mogą uleczyć każdego człowieka, no bo ludzie w swoich głowach mają przekonania i najpierw my musimy pracować nad ich przekonaniami i pokazać im, jak zmienić przekonania i to nie jest takie hop, siup, że ja się uleczę, bo ja wezmę sobie jakiś panaceum czy jakąś magiczną pigułkę, o której właśnie Zygi mówiłeś, że pójdę do lekarza, wezmę sobie jakiś lek na jakieś symptomy i ja jestem zdrowy. Nie, ja dalej jestem chory, jak biorę takie leki,
tylko ja nie mam symptomów, po prostu moje symptomy są uciszone, ale proces chorobotwórczy postępuje dalej. Naturopatia jednak, czy inna medycyna, już mając to podejście ogólnośrodowiskowe, ogólnoustrojowe, ono będzie pracowało nad środowiskiem, stwarzając takie warunki dla organizmu, że ono wykona swoją naturalną, biologiczną funkcję, do którego jest zaprogramowane. Inteligencja naszego organizmu zawsze dąży do przetrwania, zawsze dąży do życia i życie zawsze dąży do zdrowia. Tak, więc mamy wrodzone mechanizmy. Tak, to jest mechanizm samonaprawy, samouleczenia. To jest naturalny mechanizm naszego organizmu. I on zależy od naszego środowiska. Więc teraz my, pracując na wszystkich płaszczyznach naszego środowiska, stwarzamy warunki, w których może dojść do tej samoregeneracji i do samouleczenia, co jest naturalną funkcją organizmu. To nie lek nas wyleczy, nie jakaś magiczna substancja, nie jakiś lekarz, nie jakiś terapeuta, tylko nasz organizm. My jedyne, co mamy zrobić, to wiedzieć, co robić, żeby stworzyć takie dogodne warunki, pomóc mu i przestać przeszkadzać. I tu jest właśnie ta wiedza, czym jest tak naprawdę... Jak te warunki stworzyć? Co zrobić? No przestać przeszkadzać, a zacząć pomagać. My wiemy, że gdy dochodzi do chorób na ogół, to albo jest czegoś za dużo, albo jest czegoś za mało. Jeśli jest czegoś za dużo, to na ogół jest to za dużo toksyn, jak i zanieczyszczeń, więc przestańmy już pakować te zanieczyszczenia, a jeśli jest czegoś za mało, no to no substancji odżywczych, tych prawdziwego paliwa, więc musimy to dodać. Tak? I my musimy po prostu, tak jak powiedziałam, tu nie ma panaceum, nawet w medycynie naturalnej. Często ludzie, jak już wyeksplorują wszystkie możliwości, które podali im najlepsi profesorowie i już nie ma żadnego ratunku, ani nie ma żadnych odwracalnych już... No w pewnym momencie lekarz mówi, no ja już nic nie mogę dla ciebie zrobić, już wszystko zrobiłem, już no, wracaj do domu. To już jest koniec. No i co, mamy się doprowadzić do takiego momentu? I w tym momencie człowiek akurat, medycyna naturalna, energoterapia, jakieś... No. Słuchajcie, póki organy funkcjonują, my możemy wszystko zrobić, tak? Ale jak organy już są zniszczone i nie funkcjonują, no może poza wątrobą, no to może już jest trochę za późno. I tutaj ta medycyna naturalna, ona przede wszystkim jest bardzo prewencyjna, ale ona również może odwrócić proces chorobowy, ale pod warunkiem, że my się w ten proces zaangażujemy, że my przede wszystkim podejmiemy decyzję, że teraz, jeżeli chcę wyzdrowieć lub mam jakąś chorobę nieuleczalną, czy nie daj Boże śmiertelną, to od tej pory ja biorę wszystko, co jest w mojej mocy, żeby umieć to zrobić i ja robię wszystko i wszystko kręci się wokół mojego zdrowia, tak żebym wiedziała, co mam robić i wpływam na moje środowisko. Tak? I tu nie ma panaceum, nie ma lekko. Słuchajcie, możemy sobie powiedzieć, a tam coś zmienię w moim życiu, okej, to na jakiś czas zadziała, jak zrobimy jakieś prozdrowotne, stworzymy jakieś prozdrowotne warunki, ale jeśli zadziałamy na wielu płaszczyznach, na całe środowisko, to my mamy praktycznie 100% uleczenia. A co na to środowisko, tak przykładowo, co się składa na to środowisko? Co to dobrze, może być? Dobrze, więc czym dokładnie jest ten teren? Czym tak naprawdę jest środowisko? Czym my powinniśmy się zająć w procesie, kiedy chcemy się uzdrowić? No to na to się składa dokładnie to, jak się odżywiamy, to jak się nawadniamy. Odżywianie. Ja się nawadniam. Poruszanie się, to jak odpoczywamy, a nawet to jak myślimy, tak? Jak Bruce Lipton nam powiedział, że pewne myśli są impulsami, sygnałami dla mózgu, który ma do organizmu wrzucić jakąś chemię, tak? A w tej chemii powstaje środowisko i w niej są albo patogeny, albo geny, albo prozdrowotne, albo szkodliwe. Więc naszym zadaniem jest po prostu się wyedukować. I ja teraz rozumiem, że ktoś, komu na przykład zostało mało czasu, bo dostał jakąś, nie daj Boże, negatywną diagnozę, to proszę nie tracić nadziei, proszę nie tracić czasu, tylko naprawdę zacząć nad sobą pracować, zdobyć tą wiedzę. Ja wiem, że nie ma czasu, ja tą wiedzę zdobywam praktycznie 20 lat, więc ja sobie mogę teraz spokojnie gadać i mogę o niej mówić. Jest ciężko, kiedy jest taka diagnoza, w 3 miesiące czy w pół roku dostać się do takiej wiedzy i wiedzieć, co robić, szczególnie, że właśnie, sama edukacja. No nie możemy liczyć na system, że nas wyedukuje w tym, jak mamy wpływać na nasze środowisko, czyli jak się mamy odżywiać, jak się mamy nawadniać, jak się mamy ruszać, jak mamy oddychać, jak mamy myśleć. No to są fundamenty naszego życia. Nikt nas tego nie uczy. Musimy się nauczyć sami. Teraz nie mamy czasu, żeby się tego nauczyć, tak?
Ale ty byłaś w takiej sytuacji. Właśnie, ja byłam w takiej sytuacji, ja się tego po prostu uczyłam i pozbyłam się wszystkich moich chorób chronicznych, które były nieuleczalne i powinnam być na lekach do końca życia. Obawiam się, że jeszcze bym nieprawdopodobnie dzisiaj wow. to nie było, gdybym tak dalej była na tych lekach. I to było kilka chorób, to nie była jedna, prawda? To było tam tachikardia, o której opowiadałam, to był ledwo początek. Także można wpłynąć na to. Ale to też miałaś taką ekstremalną sytuację, że powiedziałaś sobie koniec z lekarzami systemowymi i coś robię ze swoim zdrowiem? Był taki moment? Ja usiadłam, pamiętasz to? Po pewnej tak, pamiętam, jak dzisiaj jakieś 15 lat temu usiadłam na ławce przed szpitalem po kolejnej operacji, po kolejnej diagnozie, po kolejnym kołowrotku. Miałam tak dosyć, że usiadłam pod szpitalem na ławce i powiedziałam sobie: dość tego cyrku, dość tego, dzisiaj jestem zdrowa, ja zdrowieję i zrobię wszystko, żeby być zdrową. I od tej chwili, kiedy ja podjęłam tą decyzję, ja zaczęłam zdrowieć. Czyli zmiana i zdrowie powstaje w momencie gotowości do zmiany. Decyzja. Jak już tak dostanie, tak, to jest decyzja. Tak. Jak już tak się dostanie w kość i jest się gotowym na tą zmianę, to potem się zrobi wszystko, żeby wyzdrowieć. I proces zdrowienia zaczyna się w momencie podjęcia tej decyzji, że ja od tej pory jestem zdrowa i ja zdrowieję. I u mnie to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś. Tak. Ja bym poszedł jeszcze dalej. A wiecie dlaczego? Bo tak jak mówiliście, że nasz wszechświat jest inteligentny, ma w sobie wbudowaną inteligencję. To nie trzeba tak naprawdę daleko sięgać i być tam jakimś inżynierem rakiet kosmicznych, żeby zrozumieć, że ten cały nasz wszechświat jest takim jednym wielkim hologramem składających się z fraktali. I my jesteśmy jedną częścią malutką tego całego fraktalu kosmicznego, który jest inteligentny, który potrafi funkcjonować synchronicznie z całym wszechświatem, i te informacje naszego pięknego zdrowia, czy cokolwiek chcemy, są tam wbudowane. Nasze życie właśnie takie niezgodne z tym, z tą naturalną synchronizacją, nawet nie cywilizacji, z całym wszechświatem, powoduje to, że wypadamy jak gdyby z tej orbity i zaczynają się nasze problemy. Żeby wrócić do tego momentu, w którym łączymy się z tym idealnym fraktalem, inteligentnym fraktalem wszechświata, musimy zdać sobie z tego sprawę przede wszystkim, a potem po prostu z nim się połączyć. I wtedy dzieją się cuda. Nawet nie trzeba niczego, dlatego mamy dzieją się cuda na świecie i dlatego się nazywają cudami, bo nie potrafimy wytłumaczyć mechanizmów ich powstania, ale to można sobie wyobrazić w taki sposób, że mamy w sobie tą idealną matrycę energetyczną, która się jest niezniszczalna. Ona jest tym fraktalem wszechświata inteligentnym. No, jak zwał, tak zwał. I w tym momencie tylko i wyłącznie zależy to od naszej woli i naszej wiedzy o tym, że to istnieje, i możemy naprawdę odnowić to, co chcemy. Możemy, może nie wydarzy się to od razu, ale czasami się wydarza od razu i wtedy nazywamy to wielkimi cudami. Cudem. Nie? A to tak moje cudy, przemyślenie. Cuda. Słuchałem was, słuchałem cuda i to moje... Super. Cuda dla mnie nie istnieją, cuda to jest wiedza. No owszem, właśnie. Zdarzają się jakieś spontaniczne uzdrowienia, tak jak ty mówisz, nagle wchodzimy, dostrajamy się do inteligencji wszechświata, bo jesteśmy jego częścią. I ja słyszałam o takich przypadkach, że ktoś się położył na ziemi, poprosił o uzdrowienie i ziemia to zrobiła. W działaniu ze środowiskiem, ganianie po ziemi na bosaka, no to jest genialne dla naszego zdrowia, na przykład naszego serca, czy całego naszego organizmu, czy elektromagnetyzmu w naszym ciele. Ale to znowu też jest wiedza. Tak? I na przykład tutaj my byliśmy... Czy znacie takiego doktora Jacka Cruz? Ja zrobiłem wideo, chyba z dwa wideo na jego temat. On o tym mówi dokładnie, jak się harmonizować z cyklami Ziemi. Tak, natury i natury. To jest natura, to jest powrót do natury. Tak, kiedy wracamy do natury, tak. Bardzo ważne to jest. Przestajemy być odcięci. Według niego nieważna jest dieta,
Nie, może nie to, że nieważna, jest drugorzędna. Nieważne są inne czynniki, które my byśmy nazwali jako lekarstwa czy tam zioła. Ważna jest właśnie ta synchronizacja z naturą, bo ona tak naprawdę nas wyprowadzi. Czyli połączenie się z tą inteligencją kosmosu. Wiecie dlaczego? Bo może zabiorę tam kilka minut teraz, trochę wytłumaczę, na czym to polega. Dlatego, że nasz organizm musi funkcjonować w pewnego rodzaju cyklach, tak jak wszystko jest cyklami na Ziemi. Jeżeli wychodzimy właśnie z tych cykli, no to wszystko nam się rozpada. Nasze oczy mają wzbudowane specjalne receptory, które nie tylko odróżniają kolory światła, ale także są wrażliwe na barwy światła. I to jak gdyby wprowadza nas w różnego w cykl całodobowy. Nie? Jeżeli to jest zakłócone, to tam wszystko nam się rozpada jak domek z kart. I jak załóżmy wstajemy rano o godzinie tam 7, 6 rano, kiedy słońce wstaje, to otwieramy oczy, wtedy barwa słońca jest przeważnie żółta i to natychmiast powoduje uderzenie tej żółtej barwy światła w nasze receptory w oczach, powoduje to, że nasz system hormonalny poprzez mózg zaczyna wydzielać hormony te aktywności, czyli kortyzol czy adrenalinę, i budzimy się i zaczynamy funkcjonować normalnie, to nasze ciało zaczyna, jesteśmy na rozruchu. Jeżeli to się nie dzieje, no to cały czas będziemy zaspani, cały czas będziemy iść do pracy, będziemy ziewać i tak dalej. Teraz gdzieś około godziny 11:00 światło niebieskie zaczyna coraz bardziej przebijać się przez atmosferę i to jest też dobre, bo to jest znak dla naszych oczu i dla naszego systemu hormonalnego, żeby przestały się wydzielać te hormony i zaczynamy funkcjonować normalnie, nie? Natomiast tak będę to skracał, bo to jest można znaleźć te wszystkie informacje. Masz film na ten temat. Tak, mam film o doktora Cruz. Załóżmy, przy zachodzie słońca mamy sytuację odwrotną, kiedy barwa światła, złota godzina, nie, golden hour, nie? No to w fotografii szczególnie jest znaczące. Ulubiona godzina fotografa. Tak. W momencie, kiedy nasze oczy zaczynają to wyczuwać, to zaczynają się procesy właśnie przygotowywania nas do odpoczynku, do snu. Czyli zaczynają się wydzielać hormony takie jak melatonina na przykład, które przygotowują nas do spania. I teraz wyobraźcie sobie, że bierzemy ten telefonik z niebieskim światłem i po godzinie tam załóżmy 8, 9 wieczorem cały czas patrzymy się na to niebieskie światło, które daje nam sygnały: o nie, my nie jesteśmy o 9 wieczorem, tylko jesteśmy o 12 w południe i nasz organizm nie jest przygotowany do tego, żeby właśnie odpocząć, żeby wprowadzić się w stan odpoczynku i regeneracji, bo to jest ważne właśnie, nie? I wypadamy kompletnie z cyklu, robiąc tak przez wiele lat, nasz organizm pustoszeje z normalności, wchodzimy właśnie w stan nienormalności, nierównowagi, brak homeostazy, więc właśnie Jack Cruz zaleca, żebyśmy wstawali z kurami, szli spać z zachodem słońca, nie patrzyli się w ogóle, żebyśmy, jeżeli chcemy to robić, to nakładamy żółte okulary, ja nie, mam je w innym pokoju chyba. Mam w pracy przy tym filmie moim ja wszystko dokładnie wytłumaczyłem, że można wprowadzić do komputera specjalny program, który będzie odcinał niebieskie światło. Niebieskie. Więc to jest bardzo ważne. To tylko taka moja wrzutka, przypomniała mi się. Bardzo ważne, ludzie. To jest połączenie z naturą jest... Może Jack Cruz to trochę przesadził, bo wszystko jest ważne, ale to jest bardzo poważny ten
filar tego wszystkiego, żeby dojść do zdrowia. Powrót do natury, chodzimy po ziemi, nawet on zaleca, żeby przy wschodzie słońca usiąść na trawie, czy też na ziemi, stopami gołymi i rękoma w pozycji takiego sfinksa i patrzeć się właśnie na wschód słońca, żeby się pobrać energię, żeby w ogóle właśnie jak gdyby elektrycznie połączyć się z ziemią, dlatego że w tym momencie nasze ciało jest tak naprawdę bioelektrycznym mechanizmem, żeby wszystkie ładunki nam się ładnie wyrównały, bo chodzimy w ubraniach, które nas elektryzują, mamy statyczną elektryczność dookoła nas, te wszystkie fale elektromagnetyczne nas też przenikają, więc taki earthing, to po polsku będzie uziemianie, nie? Uziemianie poprzez chodzenie na ziemię, dotykanie się jest super ważne. Ale to moja wrzutka, tak. Sorry, zająłem trochę czasu, ale wydawało mi się, że to jest ważne. Bardzo ciekawe, bo zobacz, kiedy chodzimy na bosaka, i to też jest cała teoria na temat naszej gumowej podeszwy, bo gumowa podeszwa odcina nas od nie uziemia nas, tak, jesteśmy odcięci od częstotliwości ziemi. A kiedy kładziemy stopy czy ręce na ziemi, to my otrzymujemy częstotliwość ziemi prosto do naszego ciała i my powinniśmy być zsynchronizowani. Woda w naszym organizmie powinna być zsynchronizowana z częstotliwością ziemi, wibrować w tej samej częstotliwości, a również my dostajemy od ziemi impuls elektryczny, który ładuje nasze serce. Więc kiedy my mamy problemy z sercem i korzystamy z mocy częstotliwości ziemi, to my możemy też pomagać naszemu sercu w ten sposób. Na przykład słuchajcie, tam 10-15 minut chodzenia na bosaka po trawie z samego rana rozrzedza krew. Jeżeli macie problemy ze skrzepami, ja miałam, to pochodźcie sobie na bosaka i nie będziecie robić skrzepów. Tak? To może naprawdę bardzo pomóc, bo nie dość, że się doładujecie elektrycznie jonami negatywnymi częstotliwością ziemi, to jeszcze wasza woda w waszym organizmie będzie wibrować z wodą i w częstotliwości ziemi. To jest też bardzo, bardzo ważny aspekt. I teraz to, co ty powiedziałeś, Andy, to jest bardzo ważne. I teraz ten proces, kiedy zajmujemy się sobą, bierzemy odpowiedzialność za siebie, zaczynamy się edukować i wprowadzać w nasze życie takie bardziej prozdrowe nawyki, to czy my to zaczniemy od odżywiania, czy zaczniemy to od połączenia się, zsynchronizowania się z inteligencją kosmosu, czy zaczniemy od tej, czy od tamtej strony, to zawsze i tak doprowadzi jedno do drugiego. Czyli jeżeli ja powrócę do natury i synchronizuję się z inteligencją kosmosu, to tak czy inaczej będę dokonywać takich wyborów, które będą dla mnie prozdrowotne, że ja odzyskam moje zdrowie i równowagę moją psychiczno-emocjonalną. I jak odzyskam równowagę psychiczno-emocjonalną, to naprawdę, ja wam gwarantuję, będziecie szczęśliwi w życiu i wszystko w waszym życiu się zacznie naprawdę ładnie układać. Nie będziecie praktycznie nawet spotykać jakichś nieprzyjemnych sytuacji w waszym życiu, bo tak to funkcjonuje. Jesteśmy po prostu w tym rezonansie. Tak? Możecie też zacząć na przykład od innych filarów zdrowia, od odżywiania i przez to, że zaczniecie się już lepiej odżywiać, lepiej nawadniać, lepiej oddychać, to się dostroicie do inteligencji wszechświata. Więc w tą czy w tamtą stronę to i tak zadziała, prawda? Ja może pokażę, to jest właśnie Jack Cruz, to jest to moje wideo, które tam przetłumaczyłem z nim. To było chyba kiedy? Już w czerwcu nawet. Także bardzo mądry wywiad, właśnie zachęcam do oglądnięcia. Super. Tego wideo. Obejrzymy, bardzo ciekawe. Dobrze, ja może... Tak? Wiesz co, chyba ja straciliśmy Zygiego, Zygi nam się rozłączył. No właśnie tak widzę, że cicho siedzi, jest jakiś zamrożony. Nie, on się nie stracił z nami połączenia, ale to nic, możemy nadal rozmawiać. On się zaraz prawdopodobnie do nas podłączy. Zaraz do nas wejdzie. Dobrze, tak. To wiesz co, Andy, ja opowiem w takim razie. No słuchajcie, dzisiaj, szczególnie dzisiaj, boimy się jakichś tam bakcyli, które są na zewnątrz i myślimy, że one nas zjedzą i zrobią nam krzywdę. A tak naprawdę, kiedy pojmiemy, jak to funkcjonuje, że wpływając na nasze środowisko, oczyszczając nasze ciało, wspierając nasze ciało, nasz organizm, nasze emocje, naszego ducha, my możemy mieć bardzo wysoki poziom energii życiowej w ciele i bardzo silną odporność. A jak mamy wysoki poziom energii w ciele i mamy dobrą odporność, to naprawdę żadne patogeny zewnętrzne nas nie skrzywdzą, ani nawet żadne fale elektromagnetyczne
genetyczne typu 5G. To jest to, co właśnie ja tłumaczę na moim kanale, dlaczego to jest prana manaci, no bo to jest energia życiowa, czyli na wszystkie sposoby, jak my możemy robić, żeby podwyższać w sobie tę energię życiową, bo gdy mamy wysoką tą energię życiową, my jesteśmy praktycznie niezniszczalni, bo jesteśmy zdrowi i jesteśmy już na takiej wysokiej energii, na takiej żywotnej energii, że te wszystkie inne drobnoustroje czy elektromagnetyczne fale, my jesteśmy ponad tym i to nas praktycznie nie dotyka, to już nam nie zaszkodzi. Więc na wszystkie sposoby wznosić tą swoją energię życiową i wpływać na swoje środowisko. I jak my możemy teraz pomyśleć, jak traktować nasze środowisko? No, na przykład zobaczmy, no, jest drzewo i drzewo ma chore liście. No to my możemy ucinać gałęzie, prawda? I to jest jakieś tam rozwiązanie problemu. Ale równie dobrze my możemy podlać to drzewo jakąś odżywczą wodą, nawodnić je odpowiednio i już nie będziemy musieli obcinać gałęzi, bo ona po prostu będzie zdrowa i będzie ładnie kwitło. Jest też taka teoria, na przykład jeżeli jest śmietnik, wyobraźmy sobie jakiś kosz na śmieci i ten śmietnik jest całkowicie przeładowany, że jest tam, no jest, on już wylewa się, ten śmietnik jest brudny, jest poplamiony, cuchnie. No i co się dzieje, jak jest taki śmietnik na zewnątrz, taki kosz na śmieci? No przylatują do niego najróżniejsze muchy, są w nim jakieś robale, no bo tam jest brudno i to jest ekosystem, trzeba to w jakiś sposób rozłożyć, tak? No a więc co my możemy teraz zrobić? Możemy wziąć jakiś antybiotyczny środek chemiczny, powybijać te wszystkie muchy i komary i glizdy, no i okej, nie ma ich przez chwilę, no ale ten śmietnik jest cały czas brudny, cały czas się wylewa, cały czas cuchnie, cały czas jest poplamiony, no to kilka tygodni znowu przylatują nowe robale, znowu przylatują nowe muchy i znowu śmierdzi i co? I znowu będziemy brać te środki chemiczne? No przecież wystarczy opróżnić śmietnik. Ale na tym polega cała ta rockefellerowska medycyna, żeby wybijać, wytruwać muchozolem te muchy, a nie czyścić śmietnika, nie? Więc musimy oczyścić śmietnik. Żeby wiedzieć, jak wpływać na nasze środowisko, my musimy się tego edukować. Czyli my sami musimy się samoedukować, nauczyć się tego, jak jeść, jak się odżywiać. No bo tego można się nauczyć. I nie wiem, dlaczego nas się nie uczy tego, ale tego można się nauczyć, tego trzeba się uczyć. To powinien być nasz podstawowy obowiązek. Należy się nauczyć, jak oddychać, jak się nawadniać, jak myśleć, jak się ruszać, jak... Wszystko, ja wiem, że jest ogromna dezinformacja, no bo nie każdy musi robić jakieś tam kursy, jak ja robię jakieś dyplomy, ale jest dezinformacja. Ja wiem, że pływamy w tym morzu dezinformacji, że coś nie wiemy, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe. Słuchajcie, patrzcie się na rezultaty. Patrzcie się na rezultaty. Jak widzicie osobę, która jest zdrowa, bo robi to, to, to i to, ktoś inny jest chory i tego nie robi, no to co ona robi? Dlatego ja powtarzam mój apel, bardzo was proszę, jeżeli się uzdrowiliście z jakiejś choroby nieuleczalnej czy jakiejś choroby chronicznej, to skontaktujcie się ze mną. Podamy wasz przykład, zrobimy wywiad, ja to przytoczę, zrobimy bazę danych i w ten sposób my pokażemy innym ludziom, że to jest możliwe, że nie ma czegoś takiego jak naprawdę choroba nieuleczalna, a już samo zbudowanie tego przekonania u innych ludzi, że oni mogą wyzdrowieć, to jest podstawa ich wyzdrowienia, tak? I my możemy się tą wiedzą dzielić, no bo jak widzimy, jeżeli teraz jest zero edukacji i nasza medycyna skręciła w jakąś dziwną stronę, to my musimy przejąć tutaj, jakby rosnąć w siłę i przejąć jakąś kontrolę, bo kiedy my będziemy rosnąć w siłę, no to system nie będzie miał innego wyjścia, jak się nas słuchać. Tak? Będzie musiał z nami kolaborować, więc my musimy, powinniśmy się razem wspierać, powinniśmy, naprawdę, jeżeli macie takie historie, ja mam swoje historie, ja się z nimi dzielę, to daje wiele inspiracji i wiele nadziei i wiary dla innych ludzi i wiedzy, jak to było zrobione. I to nie jest tak, że zawsze ta sama metoda będzie funkcjonować na drugą inną osobę, nawet jeżeli ma to samo schorzenie, bo wszyscy jesteśmy inni, ale tym punktem wspólnym jest właśnie działanie na to środowisko, czyli zadziałać na odżywianie, na nawadnianie, na ruch, na myślenie, na powrót do natury, tak? Na posprzątanie sobie w tych swoich nawykach żywieniowych, bo co my tak naprawdę dziedziczymy? Nam się wydaje, że my dziedziczymy choroby genetyczne. No nie do końca. Nawyki. My dziedziczymy nawyki po nawyki. Naszych rodzinach, tak? I teraz my, powtarzając te same nawyki, mamy te same choroby, ale kiedy przestaniemy
te nawyki powtarzać, no to my nie aktywujemy tych genów, które już w nas są. Oczywiście są choroby genetyczne, z którymi się rodzą pewne dzieci i na to nie ma już żadnego wpływu, są to defekty genetyczne, ale takie włączanie genów to jest naprawdę, zależy od naszego środowiska i stylu życia. Tylko i wyłącznie. Ja miałam rodzinę, na którą jak się patrzyłam, no to mieli takie nawyki. Pierwsza grupa żywieniowa to było oczywiście mięso, stresy, ego, po prostu emocje, niedojrzałość emocjonalna. Ja się tak patrzyłam na moją rodzinę. No i oczywiście odziedziczyłam po ich nawyki i się tam dorobiłam wielu chorób, aż w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że jeżeli oni praktycznie wszyscy umarli na raka, na choroby krążenia, na skrzepy, na zawały serca i tak dalej, no to chyba powinnam robić na odwrót to, co oni robią. I zaczęłam dokładnie robić to na odwrót, co robi moja rodzina i przebudowywać moje nawyki. I pomimo, że mam jakieś tam zagrożenia genetyczne, ja jestem zdrowa, tak? Czy będziemy dzisiaj w tej części wchodzić w temat, jak to zrobić? Czy zrobimy jeszcze kilka innych części z dokładnymi informacjami, jak na przykład zmienić nawyki, jak się odżywiać, jak się nawadniać, bo już jesteśmy chyba z godzinę i 15 minut. No niesamowite, słuchajcie, tej całej wiedzy, jak ja bym chciałabym wam przytoczyć te wszystkie warunki, na które się stwarza nasze środowisko i jak możemy na nie wpływać, na co zwracać uwagę i to też liznę temat, na moim kanale będę o tym mówiła więcej. Może byśmy dzisiaj tknęli chociaż to odżywianie, bo to jest coś, pierwszy warunek taki podstawowy, jaki możemy wpłynąć na nasze środowisko, to chociaż porozmawiajmy o odżywianiu, a potem zajmiemy się innymi warunkami, innymi filarami już w następnych odcinkach. No bo to jest, jak się patrzymy na odżywianie, to jest praktycznie pierwszy warunek, który możemy zmienić natychmiastowo, i który bardzo szybko daje nam rezultaty. Ja myślę, że to będzie bardzo dobry temat na właśnie na live'y. Jak mi już oddadzą mój kanał z powrotem, gdy będę mógł coś robić, no to wtedy możemy... Jak chcecie. Możemy to zrobić. Nie, odżywianie to dzisiaj możemy dokończyć, ale inne elementy możemy przerzucić na i zrobić czas. Odcinki. Zrobić odcinki na ten temat oddzielnie. No bo to jest duża wiedza, prawda? Słuchajcie, ja może liznę o odżywianiu bo, i ewentualnie w następnym live'ie go rozszerzymy. Bo dzisiaj nagrywamy. My dzisiaj nagrywamy, więc nie mamy możliwości na przykład połączenia się z widzami, a jeżeli jak będziemy już to robić, jak będziemy dokładnie tłumaczyć, załóżmy, jak się odżywiać, jak się nawadniać, co robić, jak oddychać, no, to wtedy super by było, jakby się ktoś z nami na przykład mógł połączyć na żywo i wtedy byśmy go od razu poinformowali tym samym innych ludzi. To pozwólcie, że ja włożę kij w mrowisko, dobrze? O odżywianiu. Bo wiemy, że jest sporo różnych podejść i różnych diet i jedne konkurują z drugimi dietami, ale usłyszałem ostatnio takie stanowisko człowieka, który promuje, zresztą nieważne jakie diety, on promuje jedną ze swoich diet i mówi tak, wiesz co, to nie jest ważne, jakie będziesz jadł jedzenie, ważne, żeby było pozbawione trucizn. Tak, i zmiana. Czy to... Einstein powiedział, nie można się spodziewać mieć inne rezultaty, robić w kółko to samo. Jeśli zmienimy jedzenie na zgodny z naturą, pozbawiony trucizn i tych wszystkich przemysłowych chemikali. To co jest ważniejsze? Pozbawienie się trucizn i obojętnie jaka dieta? Czy lepiej wybrać dietę i jeść te zatrute? Na przykład. Na przykład zatrute warzywa. HB. Zapędziliśmy kozi rób. Ja wrzucam specjalnie to dlatego, że to... wokół siebie mam sporo ludzi, którzy mówią, wiesz, ja już się super odżywiam, bo jem tylko warzywa i tylko owoce i kupuję je, wiesz, w najtańszym miejscu, tutaj w Walmart, mam dobre ceny i czuję się naprawdę, wiesz, fantastycznie w tym, że to robię. Ale to jest? Bo mam świadomość. Ty włożyłeś nie kij w mrowisko, ale w tej chwili włożyłeś całą kij, pałkę. Nie, włożyłeś kij w stos termitów. to poważny temat, ja żartuję. Tak, każda odżywiania
należy używać jako lekarstwa. Tak jak Hipokrates powiedział, niech lekarstwo będzie waszym pożywieniem, a pożywienie lekarstwem. Tak trzeba mówić. Jest wiele diet, które są terapeutyczne, ale one mają ten sam wspólny mianownik. Są to zawsze produkty naturalne, zgodne z tym, jak odżywialiśmy się, jak byliśmy, jak nasi przodkowie, tak? Alleluja. My nie bierzemy tutaj jedzenia, nie bierzemy jedzenia z pudełka z kartonu, tylko jemy jabłko z drzewa i marchewkę z ziemi. To na tym polega. I teraz my zrobiliśmy sobie trochę takie religie, czyli takie diety terapeutyczne, ale to jest ważna ta wiedza, ponieważ my wszyscy jesteśmy inni i wszyscy potrzebujemy w procesie zdrowienia, kiedy następuje choroba i chcemy wejść w tą medycynę zdrowia, a nie choroby, to tutaj najważniejszym, pierwszym filarem jest to, jakie my wrzucamy paliwo do naszego samochodu, czyli naszego organizmu. Im większa jakość, tym lepiej ona będzie funkcjonować, bo na tym jedzie, na tym żyjemy, tak? To służy do pozyskiwania do naszej energii. Cały myk polega na tym, żeby dostarczać sobie takich pokarmów, które są regenerujące, wysoce regenerujące, które dadzą nam więcej tej energii życiowej, więcej tego, ile nam tej energii odbiorą na ich strawienie. I tutaj te diety terapeutyczne, one mają swoje zastosowanie, one są ważne i to jest takie, ja zaczęłam całe moje... Mój powrót do zdrowia od pasjonowania się właśnie nową taką dziedziną nauk medycyny naturalnej, która się nazywa nutriterapia, czyli terapia żywieniem. To jest taki mój wielki konik i bardzo dużo tutaj eksperymentowałam. I są oczywiście diety, które są bardziej terapeutyczne, które bym naprawdę polecała ludziom, którzy mają bardzo poważne diagnozy i to funkcjonuje praktycznie w 100%. I tu bym je faktycznie polecała u tych osób, ale... Zauważyłam, że czasami ktoś też ma bardzo ciężką diagnozę i nie stosuje się 100% jakiejś tam diety terapeutycznej i mimo to zdrowieje. Czyli wszyscy jesteśmy inni i tyle jest tych diet, żebyśmy my dobrali taką, która będzie z nami w jakiś sposób synchronizować. Też nie należy tutaj popadać w jakąś religię, tylko stosować się do pewnych zasad, ale też obserwujemy, że pewne diety należy je też traktować jako terapię, tak? Nie jako... że ja tylko tak jem i to jest obsesja i wy wszyscy nie macie racji. To jest terapia, stosujemy to przez jakiś czas, obserwujemy, czy mamy rezultaty. Jeśli mamy rezultaty, to znaczy, że funkcjonuje. Kontynuujemy, a później z czasem możemy już wprowadzać inne pokarmy. Tak? I tu terapię żywieniem naprawdę trzeba się tym zainteresować i niektóre diety, my to nazywamy dietami, ale to są terapie, to nie są diety odchudzające, niektóre funkcjonują lepiej w poszczególnych schorzeniach. I tak na przykład, jeśli wziąć pod uwagę witarianizm w połączeniu z sokoterapią, to ja nie żartuję, taka choroba, która jest współcześnie w oficjalnych wersjach uznawana za chorobę nadal nieuleczalną, jak cukrzyca typu D, po między 4 a 8 tygodni jest całkowicie uleczalna. Tylko na diecie witariańskiej z sokoterapią, czyli na diecie tak zwanej surowej, że nie podgrzewamy jedzenia wyżej niż 40 stopni. Jako terapia. I robimy to czasowo. Jako terapia. I ja wam gwarantuję, że tutaj się insulinoodporność cofa. I to są kliniki, są badania, jest już tyle badań, jest tyle przypadków i tyle ludzi i tyle klinik. Nawet w Stanach Zjednoczonych to już reportaże o tych klinikach 15 lat temu oglądałam. To mi się po prostu jeszcze 15 lat temu to mi oczy wychodziły na wierzch, bo to było po prostu niemożliwe. To zmienia paradygmaty, tak? My możemy zmienić paradygmat naszej medycyny. Wiesz co, ale Agnieszko, chciałbym tutaj mimo wszystko wrócić do tego, co powiedziałem przed chwileczką, dlatego że wokół mam siebie znajomych, którzy podjęli takie terapie, są na tak zwanym surowym odżywianiu, ale ponieważ to nie jest tania dieta, więc oni idą po najmniejszej linii oporu i kupują warzywa nieorganiczne, no bo są tańsze, prawda, które prawdopodobnie są zatrute pestycydami i mają takie myślenie, że teraz będę już na diecie i będę zdrowszy. I to może funkcjonować, naprawdę. Może funkcjonować? Tak, absolutnie, bo ja znam naprawdę ludzi, którzy się z bardzo poważnych chorób wyleczyli na diecie wegetariańskiej, może wegańskiej, nie 100% witariańskiej, ale to było na przykład 50%, 50% i to nie były produkty tylko lokalne i biologiczne. Jest taki projekt Odmładzenie na surowo, bardzo znany u nas Mariusza. W Polsce, Mariusza Budrowskiego.
Oni sami powiedzieli, że oni się wyleczyli, on chyba z raka jądra, a jego żona z raka piersi. I pierwsze, co oni stosowali, to był witarianizm i sokoterapia z takimi zwykłymi warzywami z Tesco, tak, z supermarketu. Dzisiaj stawiamy na bardziej lokalne i na bardziej takie biologiczne, to by było najlepsze, ale oni już mieli rezultaty tylko tym, że zrobili zmianę na wegańskie. To jest ważne, co powiedziałaś, bo mnie uspokoiłaś. I tu naprawdę. Ja bym chciał wam sadzić kij w mrowisko. Ja bym chciał, ale na razie nie będę wam przeszkadzał, bo ja akurat. Ja mam rezultaty. Do końca się z tym nie zgadzam, nie? Do końca się z tym nie zgadzam, ale. Ja wiem. Ja mogę to wytłumaczyć, jeżeli chcecie. Wiesz co, nie odbieraj ludziom nadziei, bo to funkcjonuje. W nich trzeba budować te przekonania, oni muszą zrobić jakieś zmiany, ale to jest prawda, że my mamy tego używać przez jakiś czas do konkretnych celów. Jeśli to funkcjonuje, my się wyleczymy, a później tam sobie pouzupełniamy. Faktem jest, że naprawdę, to już nie są żarty, na diecie witariańskiej takie przerzuty jak rak do kości, czy jakieś poważne schorzenia, już z przerzutami to się naprawdę cofa. I ja to obserwuję w wielu krajach i w wielu językach. To nie są żarty, to funkcjonuje. Więc tutaj tym tematem się trzeba zainteresować. Ale to nie jest jedyna dieta, która ma takie rezultaty. Może ona na przykład rezonować z pewnymi ludźmi i czasami jest to 100% witarianizm i oczywiście sokoterapia, jak terapia Gersona, proszę się o niej dowiedzieć. Michał Tombak też nam o niej bardzo dużo opowiadał i to naprawdę daje rezultaty. Ale są też inne diety. Ja widziałam ludzi, którzy się wykaraskali z takich nowotworów, jak nowotwór piersi czy glejaki, po na przykład diecie ketogennej. Tak? I ona dzisiaj, ta dieta ketogenna, to jest dieta bardzo modna, taka najbardziej arogancka, że ona wszystkim mówi tylko ja, witarianizm, to jest głupota i w ogóle nie używajcie tego. No ale patrzmy się na rezultaty. Słuchajcie, jak nie wiemy, co funkcjonuje, ja znam osobiście takich ludzi i naprawdę mnóstwo i śledzę to na całym świecie. Czyli zoptymalizuj to do swojej sytuacji. Tak, jeżeli nie chcesz być 100% na witarianizmie, okej, zrób 50-50. Okej, ale zrób, pij te soki, a zobaczysz, że organizm zacznie się oczyszczać i zaczniesz dostarczać mu takich elementów, których on potrzebuje, żeby uaktywnić swoją naturalną funkcję, która jest regeneracja i samonaprawa. I do tego są potrzebne właśnie te odżywcze substancje i odciążyć go. Bo soki i witarianizm, taka dieta, ona odciąża organizm, ona oczyści organizm i ona da tych aktywnych substancji, których organizm potrzebuje. Ketogenna dieta jest świetną zmianą, no bo znowu wychodzimy z produktów przemysłowych, nie jemy trucizn, jemy wszystko to, co jest zgodne z naturą, czy jemy mięso, czy nie jemy, jemy dobre tłuszcze, nie jemy cukrów, uważamy na węglowodany i ona jest genialna, fantastyczna, jeśli chodzi na przykład o wszystkie problemy z mózgiem, glejaki mózgu. Wspiera w autyzmie, w Alzheimerze, wszystko, co jest związane z mózgiem, ale ja widziałam ludzi, którzy na diecie ketogennej no, też poradzili sobie z cukrzycą albo z rakiem piersi. No więc a z drugiej strony, mam przyjaciół. Nie mamy diety dla wszystkich. Tak. Mam przyjaciół w Polsce, którzy zrobili sobie terapię, nie dietę, bo oni tego nie trzymają w tej chwili, ale terapia trwała 1,5 roku na diecie Kwaśniewskiego. Aha. I wyszli z bardzo poważnych problemów. To była między innymi cukrzyca i rak. Bo no widzisz. Czy pozwolicie mi trochę zaorać pole i trochę pomieszać? Wiesz, to jest twój kanał, no pozwolimy ci. Słuchajcie, każda dieta jest dobra, jeżeli nam pomaga, oczywiście, ale nie możemy przesadzać i musimy się zastanowić generalnie nad tym tak naprawdę, co możemy jeść i co jedli nasi przodkowie, to co powiedziałaś, Agnieszka. Tak. Dlatego, że niby nasza genetyka nie wpływa na nas tak bardzo, ale jednak wpływa. A szczególnie właśnie w środowisku, w którym się wychowaliśmy, w którym istnieli nasi przodkowie. I teraz to nie jest moja teoria, ja to dawno już temu wyczytałem, że nasze tak naprawdę odżywianie zależy od miejsca, w którym się urodziliśmy, nie tylko od przodków, ale od miejsca, w którym się tak naprawdę urodziliśmy na Ziemi. Czym urodziliśmy się bliżej równika, tym nasza dieta powinna być bardziej roślinna, bardziej cukrowa, dlatego że
nasi przodkowie mieli dostęp do takich pokarmów i mogli je tam jeść, bo to było pod dostatkiem. Czym bardziej przenosimy się w stronę na północ, czy na południe, tym nasza dieta się zmienia, drastycznie się zmienia, na przykład na samej północy, bo wyobraźcie sobie, żeby Eskimosi na przykład 300 lat temu jedli sobie szczypiorek, czy tam pomidory. Absolutnie. Oni jedli, nie wyobrażam sobie, polowali tak? na foki, czy tam jakieś inne ryby i je jedli cały czas i nie mieli zawału serca, nie mieli glejaków, nie mieli dostępu do marchewek, tak naprawdę, nie robili sobie soków z tych marchewek i jakoś do tej pory żyją, nie? W tej chwili mają problemy ze zdrowiem, bo dostarczane są im samolotami warzywa, mają na Grenlandii mają szklarnie, gdzie sobie właśnie hodują pod szkłem pomidorki i to ich rozwala. Dlatego, że nasza genetyka jest bardzo, bardzo uzależniona od tego, w jaki sposób powinniśmy jeść. Jeżeli urodziliśmy się w Polsce, to powinniśmy jeść mieszankę. Puraczki. Powinniśmy jeść dobre tłuszcze, powinniśmy także jeść mięso. Andy, ale wiesz co, tak, ale wiesz co, jeśli sobie przypomnicie życie z naszymi rodzicami, dziadkami, to tego mięsa myśmy nie mieli nadto, prawda? Ja nie tam mówię, tak, zgadzam. Świniobicie tak zwane odbywało się dwa razy do roku, prawda? I mieliśmy tam jakiś zapas, a reszta to był ogródek, w którym były buraki, brukiew, kalarepa i tego typu rzeczy. To było zrównoważone do naszych potrzeb, do tego, jak żyliśmy w tamtym środowisku. Przejście, prawda, na kompletny witarianizm na przykład, jeżeli rodzice przechodzą na kompletny witarianizm, mają małe dzieci i wprowadzają te dzieci w witarianizm, to jest przestępstwo moim zdaniem, dlatego że te dzieci nie mają materiałów budulcowych do budowania swojego ciała, na przykład mięśni. Nie będziemy wchodzić tu dokładnie w... Ale my nie, bo my mówimy o nie stylu życia, tylko o terapiach. Ale mówimy pod względem właśnie diet, nie? Więc słuchajcie, na przykład miedź. Albo witamina A, którą pozyskujemy na przykład z marchewek, beta-karoten. My musimy nawet z soków wypić litry tych soków, czy też zjeść tony marchewek, żeby pozyskać taką samą ilość witaminy A, jaką otrzymujemy na przykład z wątroby, jakiekolwiek wątroby, załóżmy dorsza, w postaci retinolu. Możemy zjeść bardzo mało i nasz organizm to szybko wchłania i tak naprawdę mamy o wiele większą energetyczną wartość tego, niż byśmy zjedli kilo marchewek, czy tam tony marchewek, co powoduje także olbrzymie obciążenie dla naszego systemu pokarmowego. I takich przykładów można podawać wiele. Czym bardziej jesteśmy właśnie urodzeni, urodziliśmy się bliżej równika, tym nasz organizm jest przystosowany do tego, żeby pobierać więcej roślin, a mniej zwierząt. Natomiast czym posuwamy się wyżej, tak jak mówię, powinniśmy jeść więcej zwierząt, ale nie możemy jeść zwierząt tak jak w tej chwili, że właśnie jakieś tam zatrute jedzenie, same mięśnie, szynki i tak dalej. Musimy jeść całe zwierzęta. Całe zwierzęta, te wszystkie rzeczy, które nam mówią, że są B, jak salcesony, czy tam jakieś, nie wiem, golonki i tak dalej, to są właśnie najlepsze rzeczy, bo tam mamy najwięcej kalogenu, najwięcej właśnie miedzi, załóżmy, miedź jest nieodzowna. Bez miedzi, my miedzi nie uzyskamy z cebuli tak wiele, jak na przykład z wątroby. A miedź jest jednym z podstawowych elementów w mitochondriach do produkcji energii. ATP jest produkowane w mitochondriach. Bez tego padamy. Cały nasz organizm tak naprawdę pada. Więc ja byłem przez 10 lat prawie wegetarianem. I myślę, że zniszczyłem sobie trochę zdrowie, bo gdzieś tak od 2000 roku do 2010 praktycznie w ogóle nie jadłem mięsa. I oczywiście wiem o witaminach B12 i tak dalej. Nie dlatego sobie zniszczyłem zdrowie, ale że byłem wegetarianinem, ale prawdopodobnie dlatego, że
w momencie, kiedy przez załóżmy tam 30 lat swojego życia jadłem mięso normalnie i potem nagle przestałem, mój organizm zaczął no, źle reagować na to, ale wtedy byłem w innym etapie rozwoju duchowo-fizycznego. Myślałem, że właśnie mięso to jest energia śmierci i tak dalej, i tak dalej. Ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że w cyklu pokarmowym na Ziemi to mamy pewne zasady, które jeżeli złamiemy, no to właśnie dostajemy po łbie. Załóżmy, krówka ma przystosowany system pokarmowy do tego, żeby z roślin wyciągać wszystko. Ma cztery żołądki, które wyciągną wszystko. My nie. Jedząc sałatę, tak naprawdę, bez bakterii odpowiednich jeszcze, a większość z nas ma systemy pokarmowe rozwalone, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć przyswoić wszystkich, czy z jakichkolwiek innych roślin. Natomiast krówka zrobi to dla nas i my pobieramy te wszystkie elementy włącznie z mikroelementami właśnie od tej krówki, jeżeli ją jemy, czy tam jakiegoś innego zwierzaczka. Teraz zabijanie zwierząt to jest zupełnie inna sprawa. Ubój jakiś taki ohydny, taki jak w obozach koncentracyjnych, nie wchodzi w rachubę, bo wtedy te zwierzęta nasycone są hormonami strachu. To w momencie, kiedy tak było zawsze w naturze, jeżeli zwierzę wie o tym, że już musi oddać swoje ciało, czy na przykład jak lew atakuje jakąś tam antylopę, to ona tak naprawdę się oddaje już, w ostatnim momencie się nie broni, bo wie, że to jest naturalny cykl rozwoju. Tak samo jest i z nami, zawsze było, nasi przodkowie tak robili, jeżeli polowali na jakieś zwierzęta, to nie jak w tej chwili myśliwi strzelają sobie tak dla jaj, żeby pozabijać jakieś tam dla swojego ego zwierzęta, tylko na przykład modlili się dzień przed, żeby te zwierzęta, dusze tych zwierząt oddały swoje ciała, bo oni muszą je zjeść. Każde zwierzę, które zabili, czcili tak naprawdę. Inny temat, ale mówię o tym, że kompletne przejście na przykład na wegetarianizm czy tam witarianizm jest niedobre. Moim zdaniem to jest taka zła droga, która nie doprowadza nas tak naprawdę do kompletnego zdrowia. To może nam pomóc na moment, to może nam pomóc. To jest dobre w momencie takiego dania kopa dla naszego organizmu, żeby wystartować procesy zdrowotne, samonaprawy, nie? Ale utrzymywanie ciała przez dziesiątki lat w weganizmie czy w witarianizmie to jest moim zdaniem niedobra droga. Ja tego na przykład nie popieram i tego nie będę robił, bo wiem, że jestem przekonany, że to jest dead end. To jest jednokierunkowa ulica z ścianą na końcu. No, ale właśnie, to jest moja opinia. Właśnie w dietach jest ten problem, że my za bardzo zakotwiczamy się na dietach i robimy z tego religię, zamiast popatrzeć się naprawdę, o co w tych wszystkich dietach chodzi. I teraz, czy ktoś chce jeść zwierzęta, czy nie chce jeść zwierząt, to jest naprawdę tak indywidualna sprawa, no bo dzisiaj, Andy, my, tak jak masz rację, powinniśmy odżywiać się podług naszego szerokości geograficznej naszego urodzenia, ale powinniśmy odżywiać się włącznie głównie z produktów natury, tak, z tego, co daje nam natura. Jeżeli ktoś je tą krówkę, to ta krówka ona powinna jeść buła trawy, a nie paszki mączne kukurydziane. A to zupełnie inna sprawa. To jest inny temat, tak? I teraz, ponieważ my żyjemy w cywilizacji, która jest w tym boomie przemysłowym i technologicznym, my nie dostajemy jakościowego pokarmu. I my musimy sobie jakoś pomóc, bo nie możemy dzisiaj wrócić do naszych przodków, którzy się odżywiali 100% biologicznie, naturalnie i sobie tam polowali albo chodzili i zbierali sobie zbieracze, prawda? Ale możemy popatrzeć, co na nas funkcjonuje i w tym, co mamy dostępne dla nas, wspomóc nasz organizm jako terapię, żeby tak jak mówisz, wystartować, dać dogodne warunki naszemu organizmowi, żeby on zrobił ten cały proces samonaprawy. I tutaj faktycznie używanie czasowe, i to może być parę miesięcy, ale może być też i rok, półtora roku, używanie jakichś diet, ale dostosowywanie ich, modyfikowanie ich, to naprawdę nie musi być religia.
To jest też indywidualna sprawa. Jest dieta ketogenna, która jest wegetariańska i dieta ketogenna, która jest jedzą zwierzęta, prawda? Więc tak, każdy jest inny i każdy czuje to inaczej i podług tego, jakie będzie miał przekonania do tego, tak też będzie funkcjonować nasza biochemia, tak? Dla kogoś będzie to potrzebne, żeby się zwierzęta, dla kogoś innego nie, ale tu chodzi o to, żeby wszystko było we właściwych proporcjach. Kiedy my wpadamy w przesadę i nadużywamy czegoś, to wtedy robią się problemy, bo wszechświat jest taki, że on dąży do równowagi, a nasze zdrowie jest tylko w procesie homeostazy, kiedy wszystko jest w równowadze i nasz organizm też będzie dążył do równowagi. Jeżeli my w czymś przesadzamy i jesteśmy w nieodpowiednich proporcjach, to my zaburzamy tą równowagę i wtedy zaczynają się problemy. A tutaj cały myk polega na proporcjach. I tak naprawdę jak my patrzymy się na nasz układ trawienny, no to tak jak ty mówisz, tak do końca nie jesteśmy takie herbiwory, czyli my nie jesteśmy krową, która ma 4 żołądki i nie mielimy źdźbła trawy przez 20 minut, nie mamy tyle enzymów, żeby wycisnąć z tego źdźbła trawy wszystkie elementy, wszystkie witaminy, których my potrzebujemy. I też mamy tolerancję, jeśli chodzi o nasz układ trawienny, o kwas w naszym żołądku i długość naszych jelit, że my owszem trawimy produkty mięsne, ale źle strawione proteiny mięsne czy proteiny glutenu robią destrukcję w naszym ciele. Więc kiedy pojawia się rak, cukrzyca czy inna choroba, naprawdę lepiej jest na jakiś czas odstawić najbardziej takie winowajce białka i skoncentrować się nie na makroelementach, tylko na mikroelementach. I tutaj dlaczego ja mówię o sokoterapii? Bo to jest na przykład taki środek, którego my na dzisiaj terapeutycznie możemy używać, żeby wspomóc sobie nasz organizm w jego procesie leczenia, bo dostarczymy sobie bardzo dużych dawek mikroelementów. Ponieważ co my potrzebujemy sobie dostarczyć, to są cenne, bardzo ważne, dobre, pożytkowe takie substancje odżywcze dla nas. I te substancje odżywcze, one się składają na makro i na mikroelementy. I my w naszej cywilizacji robimy taki fokus na makroelementy, czyli na białka, proteiny, węglowodany i lipidy. A nasz organizm i to, co jest bazą tych wszystkich diet terapeutycznych, to są mikroelementy, czyli witaminy, minerały i pierwiastki śladowe. I nasz organizm, on cały czas woła jeść, jeść, jeść i jest głodny, bo on dostaje większość makroelementów, a za mało mikroelementów. My wszyscy mamy deficyt mikroelementów w naszym ciele. Teraz jeśli dostarczamy tego sobie takimi mądrymi sposobami, czyli w sposób, kiedy pokarm i te mikroelementy stają się biodyspozycyjne dla naszego ciała, czyli zwiększamy ich przyswajalność. Wtedy my dostarczamy sobie mikroelementów i nasz organizm przestanie krzyczeć jeść, 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 bo dajemy mu produkty transformowane albo jakieś tylko makroelementy i on tyje od tego, a nie ma mikroelementów. A w momencie, kiedy dostarczymy tych pierwiastków, on dostaje też to, na czym może budować, przede wszystkim czyścić i regenerować. I tu wszyscy naturopaci i ci, którzy na przykład mówią o sile witarianizmu w leczeniu chorób nieuleczalnych, to właśnie tutaj chodzi o te mikroelementy. Nawet pan Jerzy Zięba, on cały czas mówił, dieta nieważna, ale co leczy raka? Witaminy. Ale witamin nikt nie opatentuje. Nie mamy medycyny, chyba że znajdziemy podziemie, że nam ktoś zrobi wlewy z witaminy C i faktycznie w tym momencie to my możemy wyjść na drugi dzień i sobie pójść ze szpitala i się wszystko cofnęło. Ale to są takie procedury, o których Jerzy Zięba mówi, tak? Ale jeżeli ja nie mam lekarza, bo sama se nie wstrzyknę, bo se krzywdę zrobię, jeżeli nie mam lekarza, który mi zrobi wlewy z witaminy B17, C, O, Q, D, czy D, mam nadzieję, że nas nie zdejmą za tą informację, to ja mogę dostarczyć sobie tych witamin w inny sposób. I tutaj właśnie ta krowa z 4 żołądkami i jej trawieniem tego źdźbła jest dla nas taką cenną informacją. No bo co robią soki? Soki, tylko to nie są soki, które my kupujemy w supermarkecie w jakiejś plastikowej butelce. Oczywiście. Tutaj terapia Gersona polega na tym, że wyposażamy się w taką wyciskarkę wolnoobrotową, która ma 1 albo 2 tłoki i my wyciskamy sobie soki
z warzyw i owoców wolnymi obrotami, nad tymi tłokami i w ten sposób dostarczamy sobie tych mikroelementów. I to jest prawdziwe paliwo, kiedy chcemy zadziałać na prewencję, naprawdę odżywić nasze komórki, nasze ciało, albo się z czegoś uleczyć. I tu trzeba bardzo dużych dawek, to naprawdę to w terapii Gersona to jest chyba jedna szklanka soku co godzinę, ale to działa, to daje rezultaty. Dlaczego? Ponieważ wyciskarka zrobi to, co robi krowa i jej żołądek i mielenie jednego źdźbła przez 20 minut, że ona oddzieli błonnik od mikroelementów. I my dostajemy tylko czystych mikroelementów, a to zrobiłoby nasze jelito cienkie, bo jelito cienkie jest taką wyciskarką w naszym organizmie, to ono oddzieli błonnik od mikroelementów. Tylko ile byśmy musieli tych soku, tych warzyw zjeść, żebyśmy dostarczyli sobie mikroelementów, po prostu nasze jelita by nie wydoiły. No i właśnie. Teraz my robimy tą wyciskarką, czy nawet takim smoothiesem, takim koktajlem zielonym w mikserze, to prowokuje, że my rozdzielamy te fibry, czyli błonnik, nie wiem czy dobrze mówię, nierozpuszczalny od rozpuszczalnego i wtedy dostarczamy sobie mikroelementów. I to są te mikroelementy, które nas leczą. My musimy, fokus i różnica to jest to, jaką jakość i ilość mamy mikroelementów w naszym organizmie w procesie zdrowienia. I na tym się musimy skupiać. Tutaj faktycznie to, i tutaj to sprowokuje, że po prostu te witaminy są bardzo łatwo przyswajalne dla naszego organizmu, kiedy są w ten sposób podane, bo my jedząc ich, byśmy ich nie strawili, ponieważ to jak ty powiedziałeś, po prostu nasze zdolności przyswajania, wchłaniania tych witamin, one bardzo maleją. Raz, że jest dużo jedzenia ztransformowanego, dużo pestycydów, które zaburzają naszą pracę jelit i też z wiekiem my tracimy tą taką przyswajalność. Więc faktycznie my zjemy jedną marchewkę, a przyswoimy z niej 10% witamin. Tak? Ale jak zrobimy sok z tych marchewek, to już te mikroelementy wchodzą prosto do naszej krwi i dają nam full energii. To jest bardzo potężne narzędzie i ja o tym dużo ludziom mówię i to daje naprawdę rezultaty. Kiedy mamy jakieś problemy z chorobami chronicznymi, to warto się tym tematem zainteresować, bo to daje rezultaty. I my musimy fokusować na tym, jak zrobić, żeby pokarmy, które my jemy, w czasach, w jakich żyjemy, w warunkach cywilizacyjnych, w jakich żyjemy, teraz jak możemy dostosować sobie te warunki, żeby te pokarmy stały się dla nas jak najbardziej odżywcze, we wszystkie pierwiastki, makro i mikroelementy i przede wszystkim wchłaniane. I teraz warzywa i owoce, warzywa liściaste my będziemy zawsze trawić łatwiej, kiedy one będą rozdrobnione, roztrzaskane w postaci surowej, czyli wyciskarka do soków albo blender. No i tutaj bardzo cenne takie w terapiach Gersona czy terapiach sokami, to są właśnie takie soki ze zbóż, z traw zbożowych. I to właśnie Jerzy Zięba i ten pan Tadeusz, oni też o tym mówili, prawda? Tak, tak. To za co zamknęli biznes. No właśnie, ale to jest potężne, słuchajcie. To się właśnie w Instytutach Hipokratesa i Instytutach Gersona pije się dokładnie takie soczki. Takie trawki my możemy sobie sami hodować, uprawiać w naszym domu, to nie jest zbyt skomplikowane, i możemy tymi wyciskarkami sobie soki z tego wyciskać. I tu ważne jest, żeby to był wyciśnięty sok, to są tak zwane zielonki. Ja wam powiem, że ja próbowałam to uprawiać i to nie mam za bardzo czasu, żeby wszystko robić, i kombuczy, i kefiry wodne, i trawę, i uprawiać sobie ziółka, i chodzić po zioła, no, ja też żyję. Więc wyjściem takim jest, że możemy na przykład je kupować, tak jak oni to robią u siebie, pan Jerzy Zięba i Tadeusz, możemy kupować taki już sok wyciśnięty z tych traw zielonek, zbóż, w sklepach na przykład biologicznych, w postaci zamrożonej i dorzucić sobie tam kosteczkę czy dwie do naszego koktajlu zielonego z jakichś tam liści, warzyw i tak dalej. I to jest bardzo dobre. Też są, wiem, że zielonki można kupować w pudrach. Moim zdaniem one już są trochę procesowane, więc tam zwraca się uwagę, żeby to było jak najlepiej zrobione. Ja uważam, że ten takie już zamrożone, to tam jeszcze pozostaje troszeczkę tych wartości czynnych, tylko trzeba uważać, bo taki sok w sumie, jak my sobie wyciskamy z wyciskarki, to on te wszystkie mikroelementy i czynne odżywcze substancje on zachowuje w bardzo krótkim czasie. To naprawdę trzeba wypić natychmiast.
Tak, tego nie należy trzymać w lodówce. Owszem, jest sposób, że na przykład jak ja sobie zrobię litr soku i chcę mieć na później, to mam taką butelkę z korkiem do butelki od wina i wyciągam z tego powietrze i wtedy nie dochodzi do procesu utleniania, oksydacji i nie tracę tych witamin i to mogę trzymać tam kilkanaście godzin, ale zawsze lepiej jest od razu świeżo to wypić, prawda? Świeże tak, wypić. Czy mogę... Tu mamy te zielonki. A dasz mi tylko skończyć o tej przyswajalności, o paru rzeczach. Dobrze. Czyli mamy zielonki, mamy soki, które nam dostarczą mikroelementów, bo po prostu to jest łatwiej przyswajalne. Możemy też na przykład kiełki. Kiełki są super przyswajalne. Możemy sami robić kiełki. Nie kupujcie kiełków w supermarketach, tylko weźcie sobie, kupcie ziarenka, to jest bardzo proste, nawodnicie na noc, potem płuczcie to raz, dwa razy dziennie, odstawcie sobie w jakimś słoiczku, macie kiełki. To jest eksplozja witamin. To jest ziarno, które tworzy nowe życie, przygotowane do nowego życia, więc w tych kiełkach jest absolutnie wszystko, co jest potrzebne do stworzenia nowego życia w takim potencjale, że się w głowie nie mieści. No ale teraz, ktoś mi kiedyś powiedział, a kiełki brokułów leczą raka piersi. No leczą, ale jeżeli jedyną zmianę w procesie zdrowienia zastosujesz kiełki brokułów i nic więcej, i dalej robisz to, co robisz, to nie działa. Trzeba zadziałać na wielu płaszczyznach i bardzo zadziałać na dietę i naprawdę skoncentrować się na tej diecie i jeszcze się posiłkować innymi metodami. I słuchajcie, naprawdę no nie ma czegoś takiego jak choroba nieuleczalna. Jak wam powiedzą jakąś diagnozę, zostało ci 8 miesięcy życia, to spróbuj, no co ci szkodzi, no co masz do stracenia, no a może się uda? Bo ci, którzy spróbowali, ja ich znam, to oni to dzisiaj żyją. I 8 miesięcy to było parę lat temu. No. Także są jeszcze na przykład orzeszki, jak chcemy sobie dostarczać dobrych mikroelementów w orzeszkach i tłuszczy, no to znowu jak sprowokować biodyspozycyjność, przyswajalność nasion i orzechów? Nawodnić je, namoczyć je w wodzie. Kiedy my je pozostawimy nawodnione na przykład na całą noc w wodzie, to znowu zachodzi proces kiełkowania i to ten orzeszek już jest gotowy do poczęcia nowego życia i to nasiono i ono ma 700%, 7 razy więcej witamin niż jakbyśmy je zjedli suche i jest super bioprzyswajalne. Takie proste rzeczy. Możemy się nauczyć, jak zwiększyć naszą przyswajalność, tak? Do tych mikroelementów. I to jest cała różnica. Cała różnica w naszym zdrowiu będzie polegała na tym. Tak, wiesz, nie chciałem reagować, ale, nie, ale muszę. Chodź. No chodź. Chodź. Okej. Okay. Chodź tu do mnie. O, jaki słodziak. No. O Jezu, jaki słodziak i karamelek. O, mój pumpkin. Uwielbiam. Teraz już będzie piękny, siedział. Pomarańczowy. To dobrze. Super. No. Andy, masz całkowitą rację i ja też promuję u ludzi. Oczywiście starajcie się, żeby to było organiczne, biologiczne, lokalne. To służy do terapii. Aczkolwiek faktycznie, jeśli my myślimy, że wypijemy sobie soczek z pomarańczy i to jest cała nasza terapia, no nie, tam nie jest działa. Więcej cukru, a za mało witamin. No, nam chodzi o warzywa liściaste. Tutaj hitem jest jarmuż, szpinak, botwinki. W leczeniu takich schorzeń jak rak czy cukrzyca. Tu podstawa to są właśnie te zielone liściaste warzywa, które się ciężko nam strawią, jeśli chodzi o naszą przyswajalność. Tak, i bardzo ważne na przykład są marchewki, buraki. I teraz uwaga, no bo burak to on jest używany do tego, żeby nim oczyszczać ziemię. I jak my go weźmiemy z jakichś upraw, które nie wiemy skąd są i są ekologiczne, a nie daj Boże są na promocji i kupimy sobie 10 kilo buraków, a one były używane do oczyszczania ziemi, bo burak chłonie jak gąbka wszystko, co jest w glebie i gdy mamy zanieczyszczoną ziemię, to zawsze tam siedzą buraki, bo zaraz im to odnowi, a potem to sprzedają w supermarketach, to my się nie wyleczymy, my się zatrujemy. Tak? Więc tu, jeśli chodzi o te warzywa i owoce, których my używamy do terapii, warto jest zainwestować w biologiczne, ale już sam fakt, że my zmienimy i zaczniemy te soki pić, to da dużą różnicę, bo nasz organizm nawet nie jest przyzwyczajony do tego, że on w ogóle dostaje jakieś mikroelementy i jakieś witaminy, więc on zacznie tak chłonąć, że on się będzie cieszył. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Dlatego że na przykład trzeba wstawić buraki w hydroponice. Najlepiej.
I na przykład, wiesz co, Michał Tombak nam też napisał, żebyśmy nie popadali, wiesz, w jakiś stres z tego powodu, bo ja już bardzo dawno temu czytałam pierwsze książki Michała Tombaka i pierwsze w ogóle edukacje, jaką otrzymałam na temat wyciskarek z soków i leczenia się w ten sposób, to było właśnie u Michała Tombaka. Ja miałam wtedy, nie wiem, no 12 lat, ludzie kochani, to było dawno lat temu, prawda? O, sorry, ups, zdradziłam się. Dobrze, więc Michał Tombak pisał, że to właśnie soki prowokują, że oczyszczają organizm, dają biodyspozycyjną wchłanialność mikroelementów, bo tak naprawdę jak oddzielimy błonnik od mikroelementów, to co wypijamy, to co dostarczamy do naszego organizmu, to jest woda strukturalna i witaminy i minerały. A on twierdził, że te wszystkie zanieczyszczenia pozostają w tłokach, w błonniku, czego my nie spożywamy. Co ma jakieś tam ręce i nogi. Ale tak, jabłko dzisiaj 70% trzeba by odkroić, tak jest pryskane. Burak, który był używany do oczyszczania ziemi, może być dla nas toksyczny. Więc lepiej uważać. Zawsze to są... Tak, wiesz co, to zawsze są problemy z białkami, z proteinami, dlatego mówię, no trzeba włożyć nacisk na mikroelementy, a nie na białka, bo białka no, robią duży taką destrukcję w jelitach i w naszym organizmie. I tu ty mówisz o lektynach, ale tak najgorszym faktycznie białkiem to byłby gluten i kazeina, co robi destrukcję w jelitach, bo gluten jeszcze gorzej od wszystkiego skleja nam jelita, ale chodzi tu o gluten pszeniczny, tak, ponieważ on jest, tutaj zboże tak były już zmodyfikowane genetycznie, że jest tego glutenu tak dużo, że nasz organizm po prostu nie jest w stanie sobie z nim poradzić, żeby go strawić. Jest w zbyt wielkich proporcjach i on też wyniszcza nam florę bakteryjną, przypuszczalność jelit i on też prowokuje choroby immunologiczne. I tutaj na przykład problem Hashimoto, problemy z tarczycą jest taki, że źle strawione proteiny glutenu, kiedy się przedostają z jelit do organizmu przez nieszczelne właśnie jelita, są rozpoznawane przez nasz układ pokarmowy jako komórki nieprzyjacielskie, ale one są podobne i są mylone przez układ odpornościowy jako komórki tarczycy. I wtedy organizm nasz atakuje komórki tarczycy, myśląc, że atakuje zmutowane czy tam niestrawione, nieprzyjacielskie białka glutenu. Więc pierwsza rzecz w Hashimoto i problemach z tarczycą to jest absolutne wycofanie jakiejkolwiek formy glutenu. Później, jak już dojdzie do cofnięcia choroby, można jeść zboża, ewentualnie, ktoś naprawdę chce, w takie stare zboże, jak pan Tadeusz mówił, w których ten gluten nie był zmodyfikowany i jest w normalnych proporcjach, jak na przykład orkisz czy kamyk. Ja wszystko, co sobie piekę. Tak? Tak, płaskórka, orkisz. Tak, płaskórka, dokładnie. Ja sobie wszystko piekę praktycznie na orkiszu, czy robię sobie jakiegoś placka naleśnika, czy szarlotkę, czy ciasto na pizzę, to ja robię orkisz i tym się całkowicie da zastąpić pszenicę. Pszenica jest absolutnie do wyeliminowania. Jest też Red Fife u nas w Stanach Zjednoczonych, takie stare zboże. Ja mam takiego artystę, piekarza jak pan Tadeusz, który robi chleby na zakwasie ze starych ziaren, nawet z dzikich zbóż. To jest sztuka. U niego jak ktoś je jego chleb, to nawet jak ma celakie, to nie ma żadnych objawów. Bo to jest takie prawdziwe jedzenie, naturalne jedzenie, więc te wszystkie diety i to wszystko ma po prostu jeden wspólny mianownik. Raz, że musimy postawić akcent w leczeniu na mikroelementy. Dwa, że musi to być pożywienie zgodne z naturą. Tak, to jest faktycznie zrównoważone. I bardzo dużo tak równowagi i proporcji. My się nie musimy najadać dużo. I wiecie co, tutaj też jest taki sekret, bo mówimy, że musimy zjeść 10 tych marchewek, żeby dostarczyć sobie tam witamin czy szpinaku czy czegoś, ale my nie możemy zapominać o tym, że my mamy też dzikie warzywa i dzikie rośliny. A my traktujemy je jak chwasty, one nam tu latem pięknie kwitną we wszystkich rowach i łąkach. No ale słuchajcie, dzika marchewka to ona rośnie praktycznie na każdym polu, a to jest dopiero bomba witamin. To trzeba, nie wiem, chyba kilo takich naszych uprawianych marchewek od jednej, dla jednej takiej dzikiej marchwi, która rośnie. U ciebie w Kanadzie też? O, wszędzie. Ja to mam fan. Na jesieni biegam po tą dziką marchew i robię sobie full witamin. Z dzikiej marchwi powstała nasza marchew, ale to jest to, co jest oryginalne i co ma najwięcej witamin. To trzeba uważać, trzeba się doinformować, żeby nie pomylić z jakimś innym, z jakąś inną rośliną. Ale tak, dzikie rośliny, słuchajcie, no to
jak chcemy się leczyć, czy chcemy być w jakiś sposób niezależni od supermarketów i szpitali, no bo jesteśmy zależni, tak? To jest trochę problem. Taką prośbę do ciebie, to jak pobiegasz kiedyś i taką marchewkę gdzieś tam dostaniesz, nie, pokaż ją na wizji, jak to wygląda. Ja zrobię, bo ja się uczę tego od zeszłego roku, bo jak przyszło, co przyszło do nas, to ja przez 3 miesiące nie mogłam pracować, bo mi anulowali wszystkie kontrakty. I ja w tym czasie po prostu uczyłam się zielarstwa i odkryłam, że mogę sama zbierać sobie moje roślinki i moje zioła rosną wszędzie i mogę zbierać też warzywa. I wiecie co, ta cała historia w zeszłym roku też mi dała taką trochę, mnie przestraszyła na tyle, że to było takim bodźcem, żeby znowu się edukować, żeby stać się bardziej niezależną i samodzielną, no bo my w dzisiejszych czasach zależymy, tak? Zależymy od naszego zdrowia, od szpitali i lekarzy, no to, co się teraz dzieje w Polsce, no to ja dziękuję, jak system zdrowia pada, no to co się ma z nami stać? Jesteśmy zdani tylko na to, nic nie możemy zrobić, jesteśmy bezradni, no sorry, ja nie chcę być bezradna i nie wiedzieć, co mam robić i tylko muszę na nich polegać z moim zdrowiem, co jest najważniejsze, to samo jest z jedzeniem. Zygi, przecież wy mieliście zamknięte supermarkety, zamknięte sklepy, a jaką mamy gwarancję na to, że my zawsze będziemy mieć otwarte sklepy i zawsze full jedzenia? Żadnej. No żadnej, więc dlaczego mamy się nie wyedukować, przecież tyle jedzenia rośnie na zewnątrz i my myślimy, że to są chwasty, praktycznie tam co druga roślina jest jadalna, no ale są też trujące. Ale są jadalne, więc możemy przeżyć z tego, co jest na polach i w lasach. I możemy się tego nauczyć. Kilku podstawowych roślin przeżyjemy. No, tutaj możemy jeść liście z drzewa. Jak ktoś mi mówi, że umarł latem z głodu, no to zaraz, no przecież możesz nawet jeść liście brzozy, morwy. Ale my mamy nopalitos. Dobra. No i słuchajcie, to samo bym powiedziała okazyjnie. O białkach, o kazeinie, no bo wiadomo, że nam się wprowadza kolejny program do głowy, pij białą ciecz, pij, to jest dobre dla ciebie. Już nie chcę teraz wchodzić w detale, no bo my nie jesteśmy żadnymi cielakami, tam jest bardzo dużo hormonów wzrostu i ta proteina jest po prostu, to białko jest dla cielaka, nie dla człowieka. I to może sprowokować u nas w organizmie przerost tkanki, jak rak piersi czy prostata. Więc na to powinniśmy uważać. I teraz takie białka mięsne jak kazeina, tu bardzo duże badania na ten temat były robione. To wszystko, co ja wam mówię, ja sobie niczego nie wysyłam z palca. To są książki, badania i ludzie tacy jak Bruce Lipton, tylko właśnie w jedzeniu i w medycynie, którzy robili takie, i to potężne badania, to nie jest 500 osób, to są miliony ludzi, na których się robiło te badania. I tu jest na przykład bardzo ważna książka, może ja następnym razem wam dokładnie opowiem o tym raporcie. To jest raport Campbella, tak? To jest książka, raport Campbella. On zrobił ogromną, chyba największą na świecie badanie w Chinach, jak właśnie funkcjonują białka zwierzęce, przede wszystkim kazeina. No i to, co on udowodnił, że owszem, my mamy jakąś tolerancję do białek zwierzęcych, nawet do kazeiny, ale to jest 10%, a my jemy 70%. I 10% dla nas jest bezpieczne, że nam się żadna krzywda nie stanie, ale już więcej enzymów. Yeah. Voilà. Nie martwmy się tyle o rośliny, przyjrzyjmy się chociażby glutenowi i kazeinie. Wyeliminujmy te dwie rzeczy i wszystko, co jest białe, czyli biały cukier, biała sól, biała mąka, biały tam ocet i tak dalej. A zobaczycie, że już samo to zregeneruje praktycznie wasz układ trawienny, przez co zregeneruje się wasza odporność. I teraz kazeina, jest to ogromny problem, ponieważ białka zwierzęce mogą się trawić tylko w żołądku. I to, czy one zostaną dobrze strawione, zależy od kwasu, jaki mamy w żołądku. To, czego uczył nas pan Jerzy Zięba. A my, jeśli sobie jedząc, czy pijąc mleko, czy jedząc ser, czy jedząc jakieś mięsko, popijamy wodą, to my rozcieńczamy kwas żołądkowy, który służy do strawienia tych protein, tych białek. W ogóle białka się strawią tylko w żołądku, tak? Na to, na co my wiemy, bo to też my tyle wiemy, co my wiemy, 10%, prawda? Ale obserwujemy, co się dzieje.
I teraz jeśli ta proteina, to białko zostanie źle strawione w żołądku, bo na przykład nie było wystarczająco dużo kwasów i nie było enzymów, żeby to rozłożyć, ona się przedostanie przez żołądek do jelit, a z przypuszczalnych jelit do organizmu, to ona znowu zaczyna być przez nasz organizm rozpoznawana jako komórka nieprzyjacielska, alergenna albo rakowa, i wszystko bardzo dobrze funkcjonuje, kiedy nasz organizm ma dobry układ odpornościowy i sobie z tymi komórkami poradzi i je wydali, ale wystarczy, że mamy tylko troszkę zaburzoną odporność, chociażby przez stres czy przez nasze emocje, i już te komórki z naszego organizmu nie zostaną wydalone i robią się z tego komórki rakowe i jakieś guzy. Tak, i to kazeina jest rozpoznawana w naszym organizmie jak komórki trzustki. Mm-hmm. No więc cukrzyca typu 1, mm-hmm, to organizm niszczy trzustkę, ponieważ myśli, że to jest zmutowana kazeina. Mm-hmm. No, w jakim świecie my żyjemy? Czy my naprawdę musimy wziąć się za naszą edukację i dojść do takich książek i do takich raportów, żeby zacząć dokonywać dobrych wyborów, bo gdy my karmimy nasze dzieci tą cieczą, to rośliny przy tym to jest nic. No i ja myślę, że musimy zacząć. Tak, to jest co innego. Nie mówmy, bo nas zdejmą. Agnieszka zostanie zbanowana za wszystko, co powiedziała, i dopiero co zaczęła karierę na YouTubie, a już będzie nieprzyjacielem systemu numer jeden. Aj, słuchajcie, wiecie, że jest. Dokładnie. Jest prawo, że nie można się na te tematy wypowiadać publicznie, ponieważ to przeszkadza biznesowi. No to w jakim świecie cholera my żyjemy? Mhm. Że nawet nie możemy was edukować, no ale sorry, ja tego nie wymyśliłam, okej, przeczytajcie sobie. I to nie ja jedna mówię, pan Jerzy Zięba o tym mówi, Campbell o tym mówi, no nie wiem, no ktokolwiek, Czerniak o tym mówi, Jaśkowski o tym mówi, no pokażcie mi mądrze myślącego człowieka, logicznie, który temu zaprzeczy. Edukujmy się, po prostu nie walczmy z systemem, bądźmy cwańsi od niego, bądźmy bardziej przebiegli, po prostu wybierajmy to, co nam służy, to, co jest prozdrowotne. No ja bym jeszcze tylko, no. I ja myślę, że właśnie tym odcinkiem zaczęliśmy tę edukację. Voilà. Tak. To jest tylko jedna rzecz. Chłopaki, jedna ostatnia rzecz, bym zakończyła całą tą historię o odżywianiu, bo o co tak naprawdę chodzi w odżywianiu? Raz, że to są mikroelementy, ale do czego służy odżywianie? To jest do pozyskiwania energii. I cały myk polega na tym, żebyśmy my przez nasz pokarm dostarczyli sobie tyle energii, żeby jej zostało jeszcze na leczenie, a nie cała energia pójdzie na trawienie, bo nasz organizm ma x energii do swojej dyspozycji i on zawsze będzie wypuszczał energię najpierw na trawienie i niezbędne funkcje, na niezbędne procesy, i dopiero na samym końcu, jak on już sobie potrawi i tam wszystko porobi, jak mu starczy energii i czasu i siły, to on dopiero wtedy zacznie oczyszczać, naprawiać, regenerować i leczyć. I tu też możemy, tak jak z tą bioprzyswajalnością pokarmów, możemy dostarczać sobie po prostu pokarmów, które mają wysoką energię, są wysokodajne, tak zwane regenerujące, a nie tylko takich, które zabierają nam energię. Myk polega na tym, żeby na koniec nam zostało jeszcze energii do regeneracji, do samouzdrowienia, do oczyszczenia i nie zużywać całej energii na trawienie. Czyli mamy takie pokarmy, które są regenerujące, wysoko regenerujące i degenerujące, czyli te, które nam zabierają całą energię i już nic nie zostaje, tak? Już potem nie ma żadnego leczenia. I teraz, kiedy my zaczniemy sobie dostarczać więcej właśnie tych pokarmów regenerujących, czy substancji regenerujących, no to bingo, mamy jeszcze energię do uleczenia. I ja wam tu podam kilka takich przykładów. Wysoce regenerujące to są oczywiście kiełki, soki, szczególnie soki z zielonek, warzywa i owoce z ogródka i dzikie rośliny, woda wysoce strukturalna i jedzenie przygotowane z miłością. Najważniejszy tak punkt. Wiesz, moja mama zawsze mówiła, ja się pytałem, czemu to twoje jedzenie takie drobne, a mama mówi, bo jeszcze dodałam witaminę M. Miłość.
Tak, miłość, dokładnie. Najważniejsza, najważniejszy składnik miłości. Jeśli to jest z miłością i często też te jedzenie niezbyt właściwe, czy warzywa, czy nawet mleko my dajemy naszym dzieciom, ale jak mama jest przekonana, że ona robi dobrze i ona to daje dziecku z miłością, no to energia jest ważniejsza od materii. Otóż to. Czyli jedzenie przygotowane z miłością. Jeśli ja wierzę, że coś mi służy, czego bym ja tam nie jadła, ale zrobię tą zmianę, bo tylko dokonując zmiany mogę oczekiwać innych rezultatów, to nie ja powiedziałam, tylko Einstein, głupotą jest robić w kółko to samo i myśleć, że będą inne rezultaty. To, co naprawdę działa w procesie zdrowienia, to jest zmiana. Musimy zacząć zmieniać rzeczy, żeby zmienić środowisko. Tak naprawdę my nie wiemy, co szwankuje w naszym środowisku, przez co doszło do zaburzenia równowagi i organizm sobie już nie radzi w procesie odzyskiwania równowagi, więc daje symptomy jako sygnał, że jest gdzieś coś zaburzone, z czym on sobie nie radzi i ucina poszczególne funkcje organizmu, które nie są niezbędne, żeby uchronić najważniejsze organy. Tak? Więc teraz my możemy zmieniać nasze środowisko. Nie wiemy, co działa, więc zmieniamy wszystko. Zmieniamy sposób jedzenia, zmieniamy sposób nawadniania się, zmieniamy sposób myślenia, zmieniamy sposób odżywiania, ruszania się. No i bingo, zadziałaliśmy na środowisko. Tak? No i dalej, regenerujące teraz pokarmy to jest młode warzywa i owoce. Czyli wszystko, co jest takie młode, tak? Młode marchewki, młode ziemniaczki, młode porzeczki, wszystko, co się pojawia sezonowo i jest młode. Woda źródlana jest regenerująca, albo woda ze studni, z takich naturalnych miejsc. Napary z ziół są regenerujące i ekstrakty alkoholowe z ziół oraz zioła dobrej jakości. Wysoce regenerujące były też olejki eteryczne. My się naprawdę możemy wspomagać w procesie leczenia olejkami eterycznymi. To są ogromne substancje aktywne wyciągnięte z ziół. Teraz produkty, pożywienie... Wiem, Ewelina, wiem. Też moje wielkie hobby. Dobrze, degenerujące pokarmy, czyli te, które odbierają energię i na koniec nam tej energii do regeneracji nie zostaje, to jest woda demineralizowana, destylowana, jedzenie z mikrofalówki. Chyba już nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Wszystkie produkty przemysłowe, transformowane, konserwy, to też degeneruje. Alkohole przemysłowe, jak wino i piwo, napoje gazowane i wszystko, co jest białe, tak? Czyli rafinowane, biały cukier, sól, mąka, mleko, kluski, nawet biały ocet. To jest degenerujące. Więc teraz odwróćmy to, przynajmniej na miesiąc, spróbujcie, na miesiąc, to jest, kurczę, tylko 4 tygodnie, nie zwariujecie. Je wasze ego, ale kto dyryguje tym pojazdem? Ego czy ja? Kto ma kontrolę? I ego się ujarzmia. Chcesz czekolady? Słuchajcie, ja się kiedyś żywiłam, wiecie, jak 2 litry Coca-Coli i tabliczka czekolady dziennie. No miałam, co miałam. No miałam pstro w głowie, prawda? Musiałam sobie w tej głowie poukładać, ujarzmić moje ego, żeby zamiast jeść tabliczki czekolady, no wypić sobie jakiś tam soczek, czy przyrządzić sobie moje własne jedzenie, albo pójść z koszyczkiem i sobie pozbierać ziółek. No ale jeśli ja mogę, to wy też możecie. Każdy może. No dobrze, dobrze. Może już na dzisiaj zakończymy tą naszą długą, długą rozmowę. O zdrowiu będziemy kontynuować dalej w następnych odcinkach. Dziękuję wam za udział. Wspaniały, wspaniały popis z waszej strony. Może tak na samo zakończenie Zygi i Agnieszka coś powiecie, no i będziemy powoli się zwijać. Dobrze, panią, głosu. Dziękuję. Ja na zakończenie bym może powiedziała, że cały przekaz dzisiejszy to jest po to, żeby uświadomić, że to my mamy wybór i to my mamy moc. Że nie jesteśmy ofiarami, nie jesteśmy zdani na zewnętrzne autorytety, że możemy wpłynąć na nasze DNA, na jakieś tam patogeny przez zrozumienie, jak funkcjonuje nasze środowisko i nauczyć się dbać o to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki, jak najlepsze środowisko dla naszego organizmu, żeby ciało, inteligencja naszego ciała zrobiła to, do czego naturalnie jest zaprogramowane, czyli autoregeneracji, samouleczenia. I jest to absolutnie możliwe. Przestać przeszkadzać, zacząć wspomagać. Nawiązaliśmy do pierwszego warunku, jakim jest odżywianie.
Tu można by jeszcze dużo mówić, więc myślę, że wrócimy jeszcze do tego w jakimś następnym nagraniu i jeszcze o tym porozmawiamy. I porozmawiamy o kolejnych warunkach, jak możemy się wspomagać, wspierać, co robić, żeby podwyższać naszą energię życiową i wpływać na nasze środowisko, bo wtedy mamy wspaniałe zdrowie i dobre życie. A ja dziękuję. Dziękuję za uwagę. I chłopaki, tak na koniec jeszcze chciałabym wam strasznie podziękować, bo mi dmuchnęliście mi w żagle po prostu tak bardzo, bardzo mocno. Teraz mogę płynąć, mogę mówić, ja się wygadałam, zrobiłam ten mój kanał dzięki wam i teraz mogę tam w detalach opowiadać ludziom, jak mogą dbać o siebie, jak mogą podwyższać właśnie tą swoją energię życiową, ale no jestem wam strasznie wdzięczna, bo tak pięknie mnie pchacie w tym projekcie, to jest cudowne. I też chciałabym podziękować, ten kanał, który otworzyłam, nie wiem, on ma tam ze 2,5 tygodnia, jest tam parę już filmów i nagrałam pierwsze filmy z wami o jodze, o wodzie, żeśmy rozmawiali i miałam tak niesamowity odzew od ludzi, od publiczności. U was, na moim kanale dostawałam e-maile, wspaniałe komentarze i to jest, za to chciałam strasznie wszystkim ludziom podziękować, bo ja zawsze wierzyłam w ludzi, a teraz widzę, że po prostu to jest niesamowite, to jest taki akt człowieczeństwa, że stać nas na ten dobry, życzliwy gest w stosunku do drugiego człowieka i to było niezmiernie miłe, to jest naprawdę wspaniałe, sprawiło mi to wiele przyjemności i każdemu chciałabym podziękować za każde dobre słowo, które od was dostałam. Dziękuję. Dziękujemy ci, że poświęciłaś czas. Poziom energii teraz tak wzrósł po tych słowach, że ja czuję, że musimy go trzymać do następnego odcinka. Zgadza się. Super. Dziękujemy. Dziękujemy. No to do następnego razu. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.